I witam Was, Piotr Szumlewicz, Czas na Związki, Reset Obywatelski. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Spraw jest bardzo dużo. Widzę, że już kilka osób z Was się tutaj ze mną przywitało, więc ja też mówię dzień dobry. Witam Was wszystkich, zapraszam do dyskusji, zapraszam do komentarzy. Staram się, żeby wszystkie Wasze komentarze tutaj były skomentowane też przeze mnie, bo celem tego programu jest merytoryczna dyskusja, głównie o prawach pracowniczych, ale nie tylko. 10 minut dosłownie przed programem zacząłem przeglądać różne informacje na temat rynku pracy. Tak sobie pomyślałem, żeby ten program był aktualny i żebym nie przywoływał tutaj newsów sprzed na przykład tygodnia, tylko to, co się dzisiaj dzieje na rynku pracy, a też niewiele mediów się tymi sprawami zajmuje, są to sprawy bardzo ważne. Zacznijmy może od takich właściwie dwóch czy trzech rzeczy, które moim zdaniem są tak naprawdę bardzo mocne, a właśnie niewiele o nich słychać w tych mediach głównego nurtu. Pierwsze, co zobaczyłem dzisiaj, usłyszałem, to to, że szykuje się bardzo ostre wejście rządu, jak chodzi o realizację tak zwanego CPK-u, Centralny Port Komunikacyjny, i czytam, że rząd ma w planie, dopuszcza, uwaga, uwaga, wywłaszczenie ludzi z tych mieszkań, które są wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego, wokół słynnego Baranowa. Ja muszę przyznać, że kilka miesięcy temu, jeszcze przed epidemią koronawirusa, czy jak ona się zaczynała, był taki cykl konferencji, gdzie właśnie strona rządowa chwaliła się tym, jak to będzie wielkie Baranów, największe lotnisko w Europie Środkowo-Wschodniej. Co ciekawe, pamiętam taką konferencję z udziałem ministra Horały i pana prezesa portów lotniczych Szpikowskiego, który niedawno zresztą stracił stołek, gdzie było bardzo dużo mówione, tylko był zakaz zadawania pytań. Więc dzisiaj już właśnie wiadomo, dlaczego był ten zakaz, dlatego że rząd sam przyznaje, że może być wywłaszczanie ludzi z tych terenów wokół lotniska, czyli jeżeli państwo sobie mieszkają gdzieś na terenach, które mogą akurat stać się przedmiotem interwencji rządu, mówiąc delikatnie, no to niestety państwo mogą stracić swoje mieszkania i dostać bardzo, bardzo nikłe odszkodowanie. Widzę, że BPH pisze o niedzielę handlową. Chciałbym dzisiaj o tym trochę więcej powiedzieć, w związku z tym za chwilę do tego tematu wrócę, odnośnie też tych zniewolonych niedziel tak zwanych i 6 grudnia, które też ta ustawa strasznie chaotycznie była przeprowadzona, jak chodzi właśnie o te niedziele. Natomiast druga rzecz, nie wiem czy widzieliście, jest taka bardzo zabawna sprawa związana z tym, że Solidarność, tutaj już powolutku wchodzę w ten temat niedzieli handlowej, Solidarność deklarowała, że warto byłoby zamykać różnego rodzaju zawody, branże, w tym hotelarska, i się okazało, że Solidarność ma swoje hotele, no i czytam właśnie, że w trzech z tych hoteli Solidarności można rezerwować, więc się okazuje, że Solidarność mówi jedno, ale jak chodzi o to, żeby się kasa zgadzała, to skąd to jest dwuznaczne, czy związek zawodowy powinien robić biznes po prostu, tak, mieć na przykład własne hotele, to wtedy już Piotr Duda mówi trochę innym językiem. I jeszcze trzeci news odnośnie tego wprowadzenia. Ukazał się taki raport dotyczący tego, kto w Polsce jakie płaci podatki, jaka jest wysokość podatków, i też zachęcam Was do komentowania, bo to jest moim zdaniem ciekawy temat. I się okazało, że najniższe zdecydowanie podatki płacą osoby najbogatsze, mam tutaj na myśli sumę składek i podatków, tak? Czyli bogaci przestają od pewnego momentu płacić składki i suma summarum najwyższe podatki płacą osoby o niezbyt wysokich dochodach, nie ci najbiedniejsi, którzy płacą relatywnie niskie podatki w stosunku do średniej, ale osoby o zarobkach mniej więcej sytuujących się wokół średniego wynagrodzenia płacą znacznie wyższe podatki niż osoby o najwyższych dochodach. Tak? W związku z tym mamy bardzo, bardzo niesprawiedliwy system podatkowo-składkowy i rzeczywiście osoby bogate mogą uciekać od płacenia podatków. Przypomnę tylko Wam, pewnie część z Was o tym nie wie, w Polsce jest podatek liniowy dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą, przynajmniej mogą przejść na podatek liniowy, i to jest stawka 19%, wśród tych osób, które płacą 19%, to jest z tego co pamiętam około 500 tysięcy podmiotów i średnie zarobki w tej grupie wynoszą 20 tysięcy złotych miesięcznie, 20 tysięcy złotych miesięcznie podatek liniowy. Z drugiej strony mamy dwie stawki podatku PIT, 18 i 32, natomiast jak chodzi o składki, to składki mamy właśnie degresywne, to znaczy po przekroczeniu pewnego poziomu przestaje się w ogóle płacić składki, dlatego suma
sumarum osoby o bardzo wysokich dochodach właśnie mają niskie podatki, ponieważ od pewnej kwoty przestają płacić właśnie składki. To takie trzy wstępne newsy i jeszcze może czwarty, bo nie wiem, czy pamiętacie, z tego między innymi jestem znany w działalności związkowej, też Monika Żelazik, która jest wiceprzewodniczącą Związkowej Alternatywy, której ja przewodniczę. W 2018 roku był strajk w polskich liniach lotniczych LOT, wtedy żeśmy bardzo, bardzo bojowo walczyli i dużą część rzeczy wtedy udało nam się wygrać, ale nie wszystko wtedy się udało osiągnąć i do pewnych rzeczy chcieliśmy wrócić. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale u największego narodowego przewoźnika, właśnie polskie linie lotnicze LOT, potężne, firma, prawda, narodowy przewoźnik, tak, tutaj ta perła dla premiera Morawieckiego. Otóż tej perle nie tylko, że zarobki obecnie dla większości stewardes nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia i jakbyście popytali stewardesy, gdzie one pracują, to oni pracują bardzo często, nie wiem, na taksówce, w biurze nieruchomości, dorabiają sobie w handlu, bo po prostu nie stać ich na zaspokojenie podstawowych potrzeb. To jest rzeczywistość polskich linii lotniczych LOT, ale też, i o tym chciałem powiedzieć, okazało się, że być może zobaczymy, co powie prokuratura, być może w polskich liniach lotniczych LOT jest łamane prawo. Dzisiaj z Moniką Żelazik podpisaliśmy pismo do prokuratury odnośnie czegoś, co się nazywa LOT Crew. To jest coś, co jest agencją zatrudnienia, ale nie jest zarejestrowane, a każda agencja zatrudnienia ma obowiązek rejestracji, no i właśnie jest to coś, co zatrudnia pilotów lotu na umowach śmieciowych, to znaczy to jest właśnie rejestracja pojedynczych osób, firm, tak? Tak jak Państwu mówiłem bodaj dwa tygodnie temu w locie, nie latają pracownicy lotu, tylko latają firmy pojedyncze, tak? Osoby na samozatrudnieniu i nie dość, że PLL-LOT łamie przepisy prawa pracy, bo zatrudnia na umowach śmieciowych tam, gdzie powinny być etaty, to jeszcze zatrudnia przez agencję zatrudnienia, która w ogóle nie jest zarejestrowana jako agencja zatrudnienia, a ma jest obowiązek, żeby agencję zatrudnienia rejestrować, w związku z tym będziemy w tej sprawie jako Związkowa Alternatywa interweniować, natomiast no, myślę, że to jest rzecz dosyć skandaliczna i tu nasz, no nie wiem już który, 68 apel do premiera Polski, żeby coś z tym zrobił, skoro narodowy przewoźnik zatrudnia śmieciowo tam, gdzie powinny być etaty i na dodatek jeszcze zatrudnia w ramach jakichś spółek dziwnych, które nie są zarejestrowane tam, gdzie powinny być. Natomiast chciałem przejść do tych zniewolonych niedziel, jak pisze BPH i o tym 6 grudnia. Moim zdaniem, jak chodzi o to, co się dzieje ostatnio wokół handlu w niedzielę, to jest jakieś rozwiązanie tak naprawdę surrealistyczne od kilku lat. Ja się spieram czasem z częścią również lewicowych znajomych odnośnie właśnie ustawy o handlu w niedzielę, dlatego że część z nich tą ustawę obowiązującą chwali. Moim zdaniem to jest potworny bubel prawny i ta dyskusja wokół 6 grudnia jest właściwie częścią tego bubla prawnego. Tak? To znaczy, że mamy do czynienia z sytuacją prawną. Część z Was tutaj, naszych widzów i słuchaczy, o tym pewnie wie, że właściwie prawie wszystkie sklepy w niedzielę są otwarte, szczególnie te małe sklepy, które mają najdroższe towary i najgorzej płacą pracownikom, natomiast zamknięte są w niedzielę galerie handlowe i hipermarkety, gdzie większość z Państwa, ta, która przynajmniej ma dostęp dotychczas, przez lata robiła zakupy i wydawała mniej pieniędzy, często to były świeższe towary, tańsze. No i PiS postanowił razem z Solidarnością te duże sklepy zamknąć po to, żeby dowartościować te sklepy małe. I teraz była wielka batalia odnosząc się do pytania BPH, co zrobić 6 grudnia, bo już wszyscy właśnie mówili, że cholera jasna, no jest koronawirus, ludzie się tłoczą w piątki i soboty, również te małe sklepy mają mniejszą powierzchnię, jak jest dużo osób, no to może być niebezpiecznie epidemicznie, więc może jednak warto byłoby przed świętami też te galerie handlowe i hipermarkety w niedzielę dodatkową otworzyć. No i zrobiła się ta awantura, Solidarność oczywiście była bardzo, bardzo przeciwko. Tak jak to Prawo i Sprawiedliwość potrafi, cała ustawa, procedowanie nad nią ruszyło strasznie późno, cały czas to się proceduje i być może 4 grudnia ostatecznie zostanie podpisane przez prezydenta, że 6 grudnia sklepy będą otwarte. Ten typ procedowania jest w ogóle jakiś patologiczny, no z tego względu, że no nawet te galerie handlowe czy hipermarkety powinny jednak wiedzieć, czy będą otwarte 6 grudnia z wyprzedzeniem, chociażby po to, żeby przygotować grafiki pracy, zamówienie towarów i tak dalej. W związku z tym w ogóle to jest
To jest bardzo, bardzo dziwny tryb. BPH pisze, rząd bohatersko walczy ze swoimi własnymi pomysłami. No trochę tak, najpierw stworzono dziwne regulacje odnośnie handlu w niedzielę, a teraz rząd zastanawia się, jak te regulacje jednorazowo ominąć w jakimś takim błyskawicznym trybie procedowania, robiąc po drodze błędy. Co ciekawe, tam była jedna poprawka klubu Lewicy, żeby za tą dodatkową niedzielę pracownicy mieli wyższe stawki o 150% i niestety tutaj Prawo i Sprawiedliwość razem z PO tą poprawkę odrzuciło, więc być może na ostatnią chwilę pracownicy będą wzywani do pracy, a być może nie, bo coś się jednak pomyli na tym rządzącym, więc mamy pełen bałagan. Mamy bardzo źle przygotowaną ustawę, no i niestety jest to potwierdzenie tego, co PiS ostatnio wyprawia w ogóle na rynku pracy i co wyprawia z epidemią. Widzicie też między innymi, co się dzieje ze Stadionem Narodowym, więc mamy do czynienia z totalnym bałaganem, na którym tracą pracownicy, klienci, właściciele sklepu, właściwie wszyscy. Za chwilkę wrócimy do tej sprawy jeszcze handlu w niedzielę. Później będziemy mówić o pracy fotoreporterów i o tym, co się dzieje na protestach związanych z ogólnopolskim strajkiem kobiet. Zróbmy sobie króciusieńką przerwę i za momencik wracamy. Piotr Szumlewicz, Czas na Związki, Reset Obywatelski. Witam raz jeszcze. Robsonak 222 pisze, jeszcze 163 dni, to jest 5 miesięcy i 12 dni. Marcie Lempart, nie wolno rozpowszechniać informacji o tym, że Fundacja Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest opłacanymi przez Kreml fundamentalistami. Część z Państwa może nie wie, o czym mowa. Była taka wypowiedź rzeczywiście Marty Lempart i sąd wydał wyrok, że rzeczywiście nie wolno rozpowszechniać tej informacji czy dezinformacji. Ja bym powiedział tak, całość jest trochę śmieszna, bo pochodzenie Ordo Iuris jest bardzo tajemnicze i to jest bardzo dziwna organizacja. Natomiast mi się wydaje, że to nieważne, czy oni są opłacani przez Kreml, ważne jest chyba to, że są fundamentalistami, to bardzo szkodliwymi. W części kraju, według mojej wiedzy, oni w ogóle przestali funkcjonować, ponieważ ich działalność została zakazana. W sytuacji, w której z roku na rok, a właściwie z tygodnia na tydzień, by nie powiedzieć z dnia na dzień, wychodzi coraz więcej skandali wokół ukrywania na przykład pedofilii przez Kościół katolicki, wydaje mi się, że funkcjonowanie takiej w dużej mierze niejawnej jakiejś organizacji o bardzo dziwnych korzeniach, która jest bardzo silnie związana z władzami kościelnymi, no dziwne to wszystko jest, tym bardziej, że Ordo Iuris rzeczywiście no to jest taki odpowiednik skrajnie upolitycznionych wersji islamu, to znaczy to jest takie bardzo brutalnie ksenofobiczne środowisko i to, że to środowisko jest wspierane przez rząd, jest rzeczywiście niebezpieczne. A mówię to nie tylko jako osoba świecka, ale mówię też jako związkowiec, bo to są ludzie, którzy mają swoich prawników, mają też swoich prawników odnośnie prawa pracy, między innymi ostatnio bronią człowieka, który zachęcał Wikai do zabijania ludzi, powołując się na Biblię.
Więc wydaje mi się, że to jest środowisko bardzo, bardzo niebezpieczne i będziemy się zastanawiać. Myślę, że warto się zastanowić, co zrobić, żeby po prostu je z Polski wyrzucić, to znaczy, żeby zakazać mu działalności, podobnie jak na przykład ONR-owi, tak? Czyli jakimś takim skrajnie prawicowym, przemocowym organizacjom narodowo-katolickim. Chciałbym wrócić, jak już mówimy o sprawach kościelnych, do właśnie handlu w niedzielę. Znacie moje stanowisko pewnie, jeżeli nie, to wam je przedstawiam. Otóż moim zdaniem warto byłoby otworzyć galerie handlowe i hipermarkety, ale płacąc pracownikom 2,5 razy więcej niż za pracę w dni powszednie, obligatoryjnie, tak? To znaczy pracownicy idą do pracy, pracownicy tracą niedzielę, nie przeznaczają niedzieli dla rodziny ani dla Boga, ale dostają 2,5 razy wyższe stawki. 2,5 razy wyższe stawki, no to jest dzisiaj płaca minimalna godzinowa 17 zł jeszcze, w związku z tym 17 razy 2,5, czyli płaca minimalna wynosiłaby za pracę w niedzielę w tym momencie ponad 40 zł za godzinę, czyli za 8 godzin pracy 320 zł. Za 4 niedziele to już jest 1500 zł. W związku z tym w ten sposób osoby by pracowały w niedzielę, ale miały rzeczywiście te zarobki znacznie, znacznie wyższe. I wydaje mi się, że sporo takich ludzi by się znalazło, które chciałoby tak pracować. Ja przypomnę, że jeżeli by była dopuszczona praca w hipermarketach w niedzielę, to nie oznaczałoby, że ludzie by pracowali poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, bo czas pracy tygodniowy oczywiście by obowiązywał, czyli 40 godzin czasu pracy tygodniowego i wtedy na przykład tydzień pracy byłby poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, niedziela. I wtedy na przykład w piątek można byłoby, czy w środę, czy w jakiś inny dzień załatwiać sprawy urzędowe, a przy okazji miałoby się o wiele wyższe dochody, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest też taka, że tak jak już powiedziałem, mnóstwo sklepów jest w niedzielę otwartych i to mnóstwo tych małych sklepów, które płacą najmniej, gdzie pracownicy są najgorzej traktowani, gdzie w ogóle nie są przestrzegane limity czasu pracy, więc wydaje mi się, że to byłoby dobre rozwiązanie po prostu, tak, które by zarazem wzmacniało siłę pracowników i być może osłabiałoby tych pracodawców, te firmy, te sklepy, które najgorzej płacą, bo jeżeli by podnieść właśnie wynagrodzenie w niedzielę do 2,5, no to tak jak powiedziałem, stawka minimalna przekracza 40 zł za godzinę. Myślę, że w ten sposób te małe sklepy, przynajmniej część by po prostu nie chciała wtedy otwierać swoich biznesów w niedzielę. I proszę bardzo, niech wtedy oni w niedzielę zamkną swoje sklepy, a niech otwarte będą te, które najlepiej płacą. Beata J. pisze, że tak jest w wielu państwach na Zachodzie i rzeczywiście tak jest, o ile pamiętam, i w krajach Unii, i poza nią. Tak jest między innymi, o ile pamiętam, chociażby w Holandii, bo tak mi się ten przykład przypomniał, tam chyba nawet w sobotę są nieco wyższe wynagrodzenia. Więc wydaje mi się, że to jest lepszy kierunek, który nie narzuca ludziom, w jakie dni tygodnia mają pracować, ale zarazem daje pewną premię, bo myślę, że rzeczywiście jest tak, że niedziela to jest taki dzień, no podobnie jak sobota, gdzie większość z nas nie pracuje, tak? Większość z nas nie pracuje, więc na przykład jak ktoś z was lubi imprezować, no teraz jest niestety koronawirus, ale przed koronawirusem imprezy się robiło w piątki albo soboty, tak? Bo to jest taki czas, kiedy większość ludzi następnego dnia ma wolny, więc osoba, która pracuje w niedzielę, no traci, tak? Traci, bo musi wcześniej spać, tak? Nie może imprezować, nie może się bawić, nie może później na spacer z bliskimi, nie może pójść, nie wiem, do ogrodu zoologicznego, czy tam, nie wiem, do restauracji, więc coś traci i dobrze byłoby, żeby taka osoba miała jakiś ekwiwalent. Tylko pamiętajmy też o tym, że taka osoba, znowuż powiedziałem, że większość z nas ma wolne i może iść na przykład do ogrodu zoologicznego czy restauracji, a w ogrodzie zoologicznym czy restauracji pracują ludzie. Więc też część i tak pracuje po to, żebyśmy mogli tą niedzielę jakoś sobie fajnie spędzić, tak? Więc wydaje mi się, że w ogóle optymalne rozwiązanie to by było, żeby rzeczywiście te 2,5 dotyczyło dokładnie wszystkich branż, tak? Nie tylko handlu, ale każdy, kto pracuje w niedzielę, dostaje po prostu większe pieniądze po to, żeby ci, którzy nie pracują, mogli mieć tą niedzielę, no mieć jakieś usługi, z których mogliby skorzystać, żeby ta niedziela była dla nich jakoś satysfakcjonująca, a pracownicy pracujący w niedzielę też byliby usatysfakcjonowani, bo mieliby o wiele większe pieniądze. Chciałem też wrócić do tej ustawy o handlu w niedzielę. Nie wiem, ile z was tą ustawę zna. Generalnie no, przypuszczam, że niewielu chodziło na stronę Sejmu i czytało ustawę o handlu w niedzielę. Ona jest interesująca, bardzo jest interesująca tak w kontekście praw pracowniczych, jak i w kontekście świeckości polskiego państwa, bo przepraszam, rzadko czytam będąc na wizji, no ale to jest ustawa, więc warto być precyzyjnym. Otóż w uzasadnieniu ustawy, która obowiązuje handlu w niedzielę, którą złożyła też Solidarność, czytamy.
W rytmie tygodnia wyznaczającym upływ czasu niedziela przypomina Dzień Zmartwychwstania Chrystusa. Jest Paschą tygodnia, podczas której świętujemy zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, dopełnienie w nim dzieła pierwszego stworzenia i początek nowego stworzenia. Jest dniem, w którym z uwielbieniem i wdzięcznością wspominamy pierwszy dzień istnienia świata, a zarazem zapowiedzią dnia ostatniego, oczekiwanego z żywą nadzieją, w którym Chrystus przyjdzie w chwale. Autorzy ustawy boleją, że niedziela jest traktowana jako dzień odpoczynku i przekonują, że powinno się służyć Bogu, więc nie chodzi o to, żeby w niedzielę odpoczywać, tylko ustawodawca sugeruje, że to jest dzień służby Bogu i to nie tam, że iść sobie na mszę na godzinę, tylko mamy po prostu cały dzień służyć Bogu i cytuję z fragmentu uzasadnienia ustawy. Od uczniów Chrystusa oczekuje się, by nie mylili świętowania niedzieli, które powinno być prawdziwym uświęceniem Dnia Pańskiego z zakończeniem tygodnia, rozumianym zasadniczo jako czas odpoczynku i rozrywki. W związku z tym chodzi o to, żeby się właśnie poświęcić posłuszeństwu Duchowi Świętemu, jak czytamy w ustawie, więc generalnie rzecz biorąc, jak widzicie, nie chodzi tutaj nawet o... To jest cytat, pyta Ola, cytat z ustawy, to jest cytat z uzasadnienia ustawy. Sama ustawa to są jakby formalno-prawne zapisy 1, 2, 3, 4, natomiast jest coś takiego jak uzasadnienie, czyli po co tę ustawę wprowadzamy. Tam też się mówi, że na przykład ustawa jest zgodna z prawem unijnym, jakie ma skutki dla budżetu, natomiast to, co przeczytałem, jest w uzasadnieniu ustawy autorstwa Solidarności. Rzeczywiście ja czytałem tylko fragmenty tej ustawy, tam cytatów z Biblii jest mnóstwo. I też w tym momencie też zwracam się do części znajomych dziennikarzy, publicystów czy polityków lewicy, którzy z tym rozwiązaniem sympatyzują. Wydaje mi się jednak, że w świeckim państwie, tu Mirko Milecz o tym mówi, że w państwie świeckim takie teksty, no właśnie, takie teksty się pojawiają. I to jest cytat, który wydaje mi się, że nawet ciężko byłoby tego typu cytaty znaleźć w ustawodawstwie fundamentalistycznych krajów arabskich, tak, gdzie religia jest bardzo ważna i niekiedy odgrywa przemocową rolę. Tymczasem w Polsce rzeczywiście ta ustawa została właściwie przyjęta, że tak powiem, bez większych kontrowersji, bez jakiegoś pogłębionego dialogu z partnerami społecznymi, tylko Solidarność przygotowała, Solidarność tak chciała i tak też przeszło. To, co mnie zdumiało w tej ustawie, bo ja ją dosyć uważnie sobie przeczytałem, że najpierw jest cała strona, czy półtorej nawet strony, z tego co pamiętam, właśnie fragmentów z Biblii, skąd może wrzucę Państwu na profil Resetu Obywatelskiego tę ustawę, bo to aż jest pewnie taka perełka, można powiedzieć, Prawa i Sprawiedliwości i Solidarności. Warto wiedzieć, jakie mamy w Polsce prawo. Ale z drugiej strony mamy półtorej strony cytatów z Biblii, a później w uzasadnieniu mamy bardzo cyniczne fragmenty, które pokazują, że tak naprawdę chodzi o, co ciekawe, wsparcie samozatrudnienia i drobnego biznesu. I to mówi związek zawodowy. Więc to jest bardzo, bardzo dziwne, bo kolejny cytat wkrótce po tym Duchu Świętym, któremu mamy okazywać posłuszeństwo, czytamy. Obaw nie powinien budzić spadek zatrudnienia w sektorze handlu ze względu na możliwość handlu w niedzielę przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Przewiduje się stworzenie dodatkowych miejsc pracy w formie samozatrudnienia. Czyli Związek Zawodowy NSZZ Solidarność, wdrażając tę ustawę, z jednej strony chciał, żebyśmy byli w niedzielę posłuszni Duchowi Świętemu i żebyśmy nie odpoczywali i nie mieli rozrywki, tylko służyli Bogu i Duchowi Świętemu, ale z drugiej strony piszą oni, że co prawda zniknie ileś miejsc w handlu, ale tych etatowych, ale ludzie będą się zatrudniać w ramach samozatrudnienia, bo w ramach samozatrudnienia ustawa zakłada, że można mieć mały sklepik i sobie właśnie prowadzić jakiś biznes. Więc to jest w ogóle jakieś bardzo, bardzo, bardzo dziwne rozwiązanie. Tutaj Wiewiór pisze, wszystko żywcem wzięte z książki Przenajświętsza Rzeczpospolita, piekary, państwo religijne, polecam, samospełniająca się wizja. Znaczy ja w ogóle myślę, że warto też śledzić tak tego typu zapisy ustawowe, bo przypomnę, nie jestem teraz pewien, ale chyba artykuł 33, nie mogę się mylić, może 25, w każdym bądź razie w jednym z punktów konstytucji mówi się o bezstronności państwa wobec wszelkich religii, bezstronności państwa. No więc jeżeli mamy odwołanie się do, otwarcie do cytatów w Biblii, do tego, że powinniśmy przeżywać niedzielę, to jest cytat w postawie pełnego posłuszeństwa Duchowi Świętemu,
No to nie wydaje mi się to zgodne z konstytucją, jeżeli ta konstytucja mówi o bezstronności państwa. W żadnej ustawie nie powinno być dowartościowania żadnej religii, bo to nie jest bezstronne po prostu. No chyba konstytucję należy rozumieć dosłownie i tutaj nie ma miejsca na jakieś metaforyczne odczytywanie, więc myślę, że ta ustawa pod tym względem po prostu nie spełnia warunku prawidłowej legislacji. Ola pisze, Solidarność powinna zmienić nazwę na katolarność i też mi się tak wydaje, że ja jestem trochę zażenowany tym, że Solidarność, na przykład nie wiem, czy widzieliście też, zachęcam Was czasem wejść sobie na stronę Solidarności, bo tam są też dziwne kwiatuszki. Ostatnio Solidarność w czasie kryzysu, w czasie, gdy ludzie masowo tracą pracę, to Solidarność ogłosiła pełną solidarność z Janem Pawłem II. Gotowość do obrony pamięci Jana Pawła II, gotowość do walki z jego jakimiś wrogami, jakieś przeciwstawianie się atakom na Jana Pawła II, więc Solidarność dzisiaj w środku kryzysu, w czasie, kiedy jest dramat na rynku pracy, o czym między innymi mówię w Resecie Obywatelskim, to Solidarność walczy właśnie w obronie dobrego imienia Przenajświętszego Jana Pawła II. Dzisiaj skądinąd przeczytałem, że znaleziono nową relikwię Jana Pawła II, odsłonięto ją właśnie w Polsce, mianowicie samochód, którym jeździł. Wspaniała relikwia, samochód Jana Pawła II, więc no generalnie rzecz biorąc są środowiska, które mają tego typu podejście do Kościoła, natomiast martwi to, że jednym z takich środowisk jest właśnie związek zawodowy i to związek zawodowy, który jest naprawdę bardzo, bardzo wpływowy. Myślę, że w kontekście też tego, co mówię, to co jest chyba ważne, bo niektórzy mówią, że no można być religijnym, ale być może to służy ludziom. Myślę, że to rozwiązanie Solidarności po prostu ludziom nie służy, dlatego że zamykanie sklepów w niedzielę, akurat tych sklepów, gdzie się lepiej płaci pracownikom, gdzie są niższe ceny, i dowartościowanie tych sklepów, które zatrudniają na samozatrudnieniu i gorzej płacą, moim zdaniem to nie jest dobre dla pracowników. Wolf przypomina, że to jest Opel Vectra model JP2. No właśnie, tak, to nie pamiętałem, rzeczywiście wspaniały samochód wygląda. Zupełnie inaczej niż wszystkie Opele Vectry na świecie. Majtki Wojtyły jeszcze czekają na odkrycie, pisze kapitan Starford. No generalnie nie, ja w ogóle jestem zdumiony też tą strategią polskich katolików prawdziwych, bo Jan Paweł II sam się ośmieszył moim zdaniem, skompromitował się swoim podejściem na przykład do problemu pedofilii, ale to co robią z nim wyznawcy właśnie, nie wiem, wyciągając jakieś nie wiem, samochody, spodnie, majtki, kalesony, czapki, nie wiadomo co jeszcze jako relikwie, wydaje mi się, że to nie jest jednak poważne. Tak się nie powinno traktować chyba osoby, którą się darzy autorytetem. Ale to jest problem też naszych katolików. Słuchajcie, zrobimy króciusieńką przerwę, a po przerwie wracamy do tematyki już stricte pracowniczej. Problematyki, której pewnie dobrze nie znacie, a chciałbym, żebyście poznali, mianowicie ciężki los fotoreporterów. To nie jest duża grupa, a jest bardzo ważne, jak chodzi o kondycję demokracji, to są ludzie, którzy robią zdjęcia, które czasem idą w świat, na przykład jak władza czy policja pałuje ludzi. I niekiedy takie zdjęcia bardziej zmieniają świat nawet niż działania partii politycznych. Niestety się okazuje, że sytuacja na rynku pracy fotoreporterów w Polsce nie jest dobra. Będzie o tym mówił Szymon Łaszewski, który jest znanym fotoreporterem, który opowie właśnie o swojej pracy i o tym, jak fotoreporterzy są traktowani ostatnio na demonstracjach, w tym odnośnie tych sytuacji, które obiegły cały kraj dotyczących ogólnopolskiego strajku kobiet. W związku z tym za chwileczkę wracamy, porozmawiamy o pracy fotoreporterów, a teraz króciusieńka przerwa.
Piotr Szymlewicz, witam Was ponownie. Teraz, tak jak obiecywałem, chciałem porozmawiać o problemach stricte pracowniczych, o ciężkiej pracy fotoreporterów. Witam mojego gościa, Szymon Łaszewski z nami. Witam Cię, Szymonie. Dzień dobry, cześć Piotrze, witam wszystkich resetariantów i resetarianki. Witam Cię bardzo serdecznie. Tak jak powiedziałem, to jest program związkowy, w którym mówimy o problemach wielu grup zawodowych. Fotoreporter to jest taki zawód w pewnym sensie mało znany, znaczy mało znany, jak chodzi o warunki pracy. Ludzie po prostu widzą często bardzo mocne, uderzające, bulwersujące zdjęcia. Niekiedy sobie udostępniają je w setkach tysięcy egzemplarzy. Bardzo rzadko też oglądają się na przykład na prawa autorskie. Bardzo rzadko myślą o sytuacji fotoreporterów, ile oni zarabiają, jakie mają umowy. Generalnie to ludzi tak bardzo nie interesuje i zadaniem między innymi tej audycji jest to, żeby ludzie się też zainteresowali tym, jak się w poszczególnych zawodach pracuje, jak wyglądają te umowy. Natomiast chciałem na początku zapytać się Ciebie, bo myślę, że ludzie nie mają jednak pełnej wiedzy na ten temat. Co to znaczy być fotoreporterem? Na czym polega Twoja praca? Gdzie pracujesz? Kiedy robisz swoje materiały? Jak to wygląda w takiej Twojej codziennej praktyce? W tej chwili mówisz, tak? Jak to wygląda? Znaczy tak, wiesz co, no, ogólnie mówię, na czym polega Twoja praca w ostatnich miesiącach i ewentualnie od razu dodam pytanie, jak to się ostatnio zmieniło w związku też z epidemią? Znaczy to może tak trochę odpowiem inaczej. Znaczy w sensie praca fotografa, fotoreportera polega na dokumentowaniu i na informowaniu za pomocą obrazu, tak? Ludzi, zdjęć. Bardzo często zdjęcia są uzupełnieniem do tekstów albo są też odrębnymi rzeczami, tak jak fotoreportaże, tak? Gdzie opowiadamy jakieś historie i to już jest, że tak powiem, nasza autorska wizja tego, co widzimy. Wcześniej to wyglądało tak, że to były zamówienia z redakcji lub własne pomysły, lub pracowało się jako freelancer, ale to zaczęło wchodzić tak naprawdę w latach 2000 dopiero. Wcześniej na ogół było tak, że były redakcje, ludzie byli pozatrudnieni na umowy normalne, w sensie takie pracowe, zwykłe, o pracę. No i w pewnym momencie przyszła zmiana, zaproponowano nam wszystkim przejście na firmy najczęściej. Natomiast teraz w tym ostatnim czasie to jest już taka w ogóle kompletna amerykanka, no wolna, w sensie pracujesz, przynosisz zdjęcia do redakcji, albo wezmą, albo nie. Do agencji agencji fotograficznych wysyłasz zdjęcia i de facto też nie wiesz, czy te zdjęcia się sprzedadzą, czy nie. Czyli tak naprawdę idziesz, wykonujesz swoją pracę i no i nie wiadomo co, tak? Ja tylko powiem tutaj, na ekranie są Szymona właśnie zdjęcia wrzucane, więc to są też efekty po prostu jego pracy, więc widzicie też jego warsztat. Chciałem, bo tym jakby ludzie żyją w ostatnich tygodniach, na tych, no można powiedzieć, podczas Twojej pracy, czy bywa niebezpiecznie, czy na przykład byłeś na którejś z tych ostatnich demonstracji, w której tak było głośno w mediach, no z tego co widzę, to brałeś w tym udział, czy momentami się na przykład bałeś, czy właśnie widziałeś, jak policja używa tak zwanych środków przymusu bezpośredniego, czy policja ma dla Ciebie jako fotoreportera jakiś szczególny szacunek, czy wyczuwasz to, jak to wygląda? Znaczy po pierwsze, my robiąc takie rzeczy i de facto stając między jedną stroną a drugą, bo ja tutaj nie będę, znaczy mówię teraz jako fotoreporter, nie jako Szymon Łaszewski, tak? Więc jako fotoreporter staję między policją a demonstrantami, więc jak gdyby nie wyrażam swojej opinii, która strona ma rację. Natomiast no to wygląda tak, że nie ma jakiegoś specjalnego traktowania, w sensie, że proszę uważać, to jest prasa, jesteśmy tam jacyś, znaczy lepiej traktowani, w sensie jesteśmy traktowani tak, jak powinniśmy być. Przy okazji my też sobie doskonale zdajemy sprawę z tego, w jaki, że tak powiem w cudzysłowie, bałagan się ładujemy, tak? Nam chodzi po prostu o to, o relacjonowanie tych wszystkich rzeczy. Właśnie dzięki temu na przykład powstało zdjęcie Czarka, pani Nowackiej, Barbary, czy nie pamiętam, kto zrobił to zdjęcie tej fotoreporterki zatrzymanej przez policję, która pokazuje legitymację, tak? Gdyby nie te zdjęcia, de facto policja by się tłumaczyła tak jak do tej pory, tak? Że oczywiście nic takiego nie było, albo oni muszą zbadać sprawę, to jest jak gdyby ich ulubione hasło. Był też taki pomysł,
żeby oznaczyć jak gdyby dziennikarzy i fotografów, tak? Żeby na przykład mieli kamizelki, jakieś opaski, tego typu rzeczy. Tylko to jest trochę broniobusieczna, bo była taka sytuacja na początku, podczas kampanii wyborczej. Były dosyć duże protesty i manifestacje, między innymi była manifestacja chyba taka ludzi, którzy mają prywatne działalności gospodarcze. Ona była pod Płacem Kultury, nie pamiętam w tej chwili kto był. W każdym bądź razie to tam był jak gdyby trochę zainicjował ją ten kandydat na prezydenta, taki gość w okularach nieznany, jego nie pamiętam zupełnie. I to było tak, że z tej manifestacji, następna manifestacja była, jedna się odbywała pod Płacą Kultury, a druga się odbywała pod kolumną Zygmunta. I dosyć duża grupa fotoreporterów przemieszczała się na piechotę i przy pomniku Kopernika została otoczona przez policję, zatrzymana na prawie godzinę czasu pod pretekstem sprawdzania dokumentów, tak? Po to tylko, żeby nie dotarli ludzie na kolejną manifestację. Więc tak to wygląda. Więc jeżeli byśmy się jeszcze dali oznakować, znaczy ja akurat jestem przeciwnikiem tego, tak? Jak się dajesz oznakować, no to już momentalnie jesteś na widelcu, jesteś do wyłapania. Znaczy mi się wydaje, że też tak na szybko teraz myślę, to oznakowanie chyba nie jest bardzo dobrym pomysłem, bo czasem właśnie fotoreporter, że tak powiem, przyjdzie w cywilu i dzięki temu być może więcej materiału będzie w stanie zdobyć. Ale rzeczywiście. Nawet no właśnie, te materiały, no. które nawet wejście w to środowisko, pamiętam, neonazistów, no to też de facto była taka fotoreporterska obserwacja uczestnicząca, można powiedzieć. Dokładnie. No tak to wygląda. Też jak gdyby argumentami przeciwko jakiemuś znakowaniu dziennikarzy, fotoreporterów wszystkich jest to, co się działo latem, tak? Gdzie policja de facto czekała do drugiej, do trzeciej w nocy, aż wszyscy dziennikarze pójdą do domu i wtedy była dopiero rozruba, tak? Wtedy wyciągali ludzi z ulicy, no jak tak, było blokowanie Sejmu. Nie wiem, czy pamiętasz takie tak. sytuacje. Teraz to się zresztą staje standard powoli właściwie, że czekają, aż zostanie 100 osób i wtedy zaczynają tam z Tak, gazem. Dokładnie. Dosyć dobrym przykładem była ta manifestacja chyba środowa, co pod telewizją, która się skończyła pod telewizją. Tak. To było ewidentnie w ogóle. Tak, o to chodzi, więc dobrze pokazując ten element, nazwijmy to, no, takich działań, można powiedzieć, prodemokratycznych fotoreporterów, takiej kontroli jakości demokracji, tak, że gdyby nie fotoreporterzy, no to wtedy pewne rzeczy w ogóle by nie wyszły na jaw, tak jak na przykład ta sytuacja z Nowacką, bo policja ma już gadkę przygotowaną, sama się prosiła, tak? Tak, dokładnie, no to jest taka rozmowa, no tak jak jest rozmowa podczas 11 listopada w sprawie pana Grucy bodajże z tego, z Trójnika Solidarność, tak, no, że po prostu nie zastosował się do wezwań policji. I znaczy, to już jak gdyby pomijam to, no facet dostał w głowę, no, z broni, no to jest w ogóle jakiś, znaczy już nie mówię skandal, bo to jest wyświechtane słowo, tak, ale w sensie, no to jest dramat, no, tak się nie Ja tak powinno w ogóle zdarzyć, no. Jak ja Ciebie słucham, to sobie myślę, że w sumie fotoreporter to jest taki zawód zaufania publicznego, więc przechodząc do tej strony już te pracowniczej, tak sobie myślę, że nie wiem, jakby to miało do końca wyglądać, żeby państwo w jakiejś mierze dbało o te warunki pracy fotoreporterów, no ale z całą pewnością w momencie, kiedy fotoreporterom praca się przestaje opłacać, no to jest też sygnał dla policji czy dla jakichś bandziorów, że de facto wszystko wolno, tak, bo nikt tego nie zobaczy. Znaczy, tak trochę pewnie włożę kij w mrowisko, ale no nasza praca różni się od dziennikarskiej już w tych czasach, tym jak gdyby tym bardziej jest to uwypuklone, że my po prostu pokazujemy, no to co jest na zdjęciu, to się wydarzyło, tak? Tu nie ma dyskusji na ten temat. No, w tekście możesz, papier przyjmie wszystko, jak to się mówi. I zresztą tak się dzieje, no widzisz, co się dzieje, jakie są podziały w prasie, tak? Prawa, lewa strona i tak naprawdę ta prawda, te wszystkie ważne informacje gdzieś przestają, znaczy zanikają, tak? Zostają zdewaluowane zupełnie na rzecz jakichś politycznych rozgrywek. U nas, nie pamiętam, chyba jak ja pracuję 27 lat w zawodzie, to chyba zdarzyło się raz, że mieliśmy taką sytuację, że facet tam zmontował zdjęcie, tak? Które było faktycznie tam przerobione w komputerze w Polsce.
A tak przechodząc, bo właśnie głównie o tym chciałem z Tobą porozmawiać odnośnie warunków, Waszych warunków pracy. Mówiłeś o tym, że to się zmieniało, że kiedyś redakcje miały jednak swoich etatowych fotoreporterów, to się pozmieniało. Jak to dzisiaj jest? Czy fotoreporterzy mają jakichś swoich pracodawców? Czy to jest głównie właśnie, nie wiem, samozatrudnienie, czyli firma? Czy ta praca jest jakkolwiek stabilna? Jaki to jest rodzaj kontraktu? No to jest raczej firma firmy, no to jest tak rozwiązywane. No. Polska Agencja Prasowa to jest firma firma, to akurat wiem na 100%, tak? Są kontraktowi pracownicy. Właściwie w agencjach foto... No słuchaj, słuchaj. Jak te kontrakty wyglądają? Znaczy, za co dostajecie pieniądze? Może tak. Za co i od kogo? Znaczy to jest, dostajemy, to zależy gdzie pracujesz. Jak pracujesz w redakcji i na przykład zdjęcie się opublikuje, no to dostajesz za publikację. Jeżeli pracujesz w agencji, no to dostajesz za sprzedaż. Przy czym w redakcji jest o tyle ciekawiej, że, znaczy lepiej trochę, że możesz dostawać ryczałt jakiś tam mały, tak, drobny, który jest w stanie, powiedzmy, że starczyć na ZUS. Natomiast trzeba pamiętać, że my wszyscy, i to w tym momencie jak gdyby nie zmyślam, autentycznie wszyscy mamy własny sprzęt. Czyli my przy sobie w torbie mamy średnio około 40-50 tysięcy. I to Tyle to rozumiem, że kosztuje. sami za to płacicie, ale na przykład, Tak. jeżeli policja czy demonstrujący by zniszczyli ten wasz sprzęt, to rozumiem, że żadna redakcja wam nie refunduje czy nie pomaga. Nie, no skąd? No absolutnie. Znaczy, może jak się dogadamy, ale to są, to wiesz, to nie jest tak, że to jest jak gdyby z marszu, tak? Że w sensie idę i wiem, że jestem bezpieczny. Idę i wiem, że jak mi się coś stanie, to redakcja za mnie zapłaci. Że jak, nie wiem, tak jak było w przypadku Grucy, tak? Dostał w twarz, ale on de facto nie jest zatrudniony w tygodniku Solidarność, z tego co ja wiem. Natomiast fajnie go pokazać na okładce, prawda? I napisać biją naszych. No, tak Tak, trochę a to ja jest. wiem, że to się bardzo zmienia, ale jakie są takie, powiedzmy, no nie wiem, średnie, to może najczęściej spotykane, powiem tak, dochody fotoreporterów miesięczne. Od czego to zależy? Czy jest jakaś jeszcze na przykład prowizja? Znaczy, wiesz co, no to trzeba wziąć pod uwagę tak, że masz ten ryczałt. Jakiś tam mały, który ma ci na przykład zapewnić w jakimś stopniu ZUS. Masz do tego wierszówkę. No i jak gdyby ten zawód jest o tyle elastyczny, że możesz też robić rzeczy komercyjne, tak? Już pomijam od chrztów, ślubów komunii po eventy korporacyjne. Więc teraz trochę praca. Jest tak, jest paru ludzi, dosłownie paru, którzy są przypisani do redakcji na umowach właśnie firma-firma. Jest bardzo duża część ludzi, która pracuje jako freelancer w ogóle, zupełnie. W agencjach to już w ogóle nie ma żadnych umów, chyba że jesteś na jakimś kontrakcie gwiazdorskim. Słyszałem o dwóch takich kontraktach w agencjach fotograficznych. No i de facto no, trzeba szyć, tak? Bo de facto nie wiesz, ile zdjęć miesięcznie się sprzedajesz. Teraz na przykład to jest dobry okres, no bo jak gdyby to jest nośny temat, tak, dla mediów. Protesty, demonstracje, tam polityczne różne rozgrywki, ale jak jest taki okres w miarę spokojny, no to wszystko zależy od tego, nie jesteś w stanie sobie zaplanować miesięcznego dochodu, tak? Dlatego też wielu z nas ucieka jak gdyby w komercyjne rzeczy. To się trochę odwróciła sytuacja, bo kiedyś pracowałem w redakcji i wiedziałem, że to jest moje stałe źródło dochodu i to była praca, którą chciałem wykonywać i lubiłem ją i była dobrze płatna. A teraz jest tak, że de facto to wszystko, co robię, co widzicie teraz na ekranie, to jest robione do szuflady. To nie są zdjęcia, które się gdziekolwiek sprzedadzą. Z początku pandemii to są jak gdyby też cały ten okres to fotografii w obrazie to są historyczne chwile, to się naprawdę nie powtórzy. Puste miasto, ludzie w maskach, No tak. szpitale, te wszystkie inne rzeczy, tak? I na początku, jak była pierwsze zamknięcie gospodarki i w ogóle wychodzenia nas z domu, wysyłałem zdjęcia do jednego z dzienników i nie wzięli absolutnie nic. Poza tym Czyli zobacz,
ile zdjęć się ukazuje teraz w gazetach, a ile się ukazywało kiedyś. To jest w ogóle tym bardziej, że wiesz, cały internet, wszystkie te media elektroniczne, po prostu zdjęcia się wylewają, tak? Po prostu jest mnóstwo zdjęć różnych. Ja nie mówię teraz, że to są jakieś zdjęcia fotoreporterskie, tylko w ogóle różne zdjęcia ludzie robią. Ja mówię teraz w tym momencie o obrazie, o przekazie, tak? Jest tego milion i to też wynika chyba z tego, te nasze ceny i te nasze zarobki, z tego, że ta fotografia się strasznie zdewaluowała, tak? Każdy ma telefon, zrobi zdjęcie i jest dobrze. Średnie zarobki miesięcznie myślę, że to jest koło 4-5 tysięcy. To jest maks. Przy czym trzeba pamiętać, że ja nie przychodzę do pracy, nie staję przy tokarce, którą zapewnia mi pracodawca, tak? Tylko jeżeli stracę obiektyw na manifestacji, to muszę za niego zapłacić. Poprawiają nas tylko, że jak chodzi o tego z tygodnika Solidarność, to był Tomasz Gutry. Gutry, przepraszam, tak, Gutry, Jezu, Gruca, tak, przepraszam, nam Gutry, się bardzo przepraszam. Gruca to tak, ma problem. Tak. Obydwoje, że w takim momencie właśnie. Natomiast jego historia rzeczywiście była taka bulwersująca, bo znowuż policja od razu, no chyba to było nielegalne, niezgodne z czymś tam. To samo wobec, de facto to samo wobec fotoreporterów, jak wobec polityków stosują, tak? No to są obydwie grupy, że mają się rozchodzić, tak? To jest sytuacja, która się powtarza, tak? Bo tak dla przypomnienia tylko powiem, że pierwszą ofiarą gumowych kul był Robert Sobkowicz, który pracował w naszym dzienniku na manifestacji chyba Łucznika, to był chyba koniec lat 90., który tam stracił oko w ogóle. Aha. I jego przeprawa trwała 7 lat. O uzyskanie odszkodowania, a potem były jeszcze jakieś kompletnie absurdalne historie z ZUS-em, który stwierdził, że musi oddać całe odszkodowanie i rentę, którą dostawał, bo pracuje jako fotoreporter, czyli dalej wykonuje ten zawód, który wcześniej wykonywał. No to po prostu były, to jest generalnie słabe, no, delikatnie mówiąc. Po prostu tutaj... za każdym razem, kiedy Robert wygrywał sprawę, to MSWiA się odwoływało, tak? I to się ciągnęło 7 lat. No. Tu pyta nas, bo są też w tym programie komentarze naszych słuchaczy i widzów. Jarek Noga się pyta, czy są zdjęcia prowokowane. Rozumiem, że zdjęcia prowokowane to jest taki rodzaj zdjęć, że ktoś stara się, że tak powiem, sprowokować, że tak powiem, sytuację, tak? I fotoreporter wtedy go akurat robi mu zdjęcie, tak? Więc to chyba robi jakiś kampanię. Znaczy ja powiem to w dwóch wersjach, jak gdyby. Jeżeli człowiek pyta o to, czy fotoreporter prowokuje, na przykład, nie wiem, podchodzi do demonstranta i mówi, weź teraz kopnij w tarczę, to będzie fajne zdjęcie, będziesz miał fajne zdjęcie. No to ja takich sytuacji nie widziałem, tak? Ja nie mówię, że one się nie wydarzają, bo demonstracja to jest trochę żywy organizm, tak? Tam się żyją różne rzeczy, ale jak gdyby mogę spokojnie zaręczyć za kolegów, którzy to robią zawodowo, że takich rzeczy się po prostu nie robi, no. I nawet jak ktoś ma jakieś poglądy polityczne, to autentycznie, teraz mówię naprawdę z ręką na sercu, my to zostawiamy w domu. My jesteśmy teraz w pracy i dzieje się, co się dzieje i my to rejestrujemy. I to jest jak gdyby koniec dyskusji. Mogą być sytuacje prowokowane przez manifestantów, tak? Że on chce być koniecznie na zdjęciu, no tak, i robi tam jakieś inne rzeczy, ale z takimi też się nie spotykałem. Pani to, co się Anna działo... Ma... Znaczy to, co się działo na przykład pod to, co się działo pod telewizją, tak? Ja ten protest przeszedłem od samego Sejmu do samego końca właściwie. No to z takich obserwacji pod Sejmem byli policjanci ubrani w zwykłe mundury, tylko mieli kamizelki taktyczne takie z kieszeniami. Przy krakowskim przedmieściu już byli policjanci z tarczami i blokowali przejścia, a pod pałacem, pod telewizją byli policjanci w pełnym upancerzeniu, z tarczami, w kaskach i z gazem, tak? I to, znaczy, ja ci wiem tak, tłum, demonstracja to jest, tak jak powiedziałem, organizm. Ludzie po prostu widzą prowokacje z drugiej strony od razu, jak widzą tarcze, pałki, takie rzeczy, to nawet w takie spokojne środowisko po prostu wiesz, jest wprowadzane w dygot, tak? Tym bardziej, że jak odcinasz ludzi w pewnym kwadracie ulic i potem im mówisz, że mają się rozejść, no to chcieliby się rozejść, tylko nie mogą, tak? Tak.
Dla przykładu, ludzie z 11, którzy demonstrowali, zdemolowali miasto, poniszczyli różne rzeczy, pobili policjantów, a na demonstracji pod telewizją kobieta, która stała przede mną, demonstrantka, szukała kosza, żeby wyrzucić butelkę po wodzie, tak? Żeby nie brudzić swojego miasta, żeby nie robić syfu. No to jest tak, jak gdyby tak to wygląda. No. Joanna Maria Peżanowska-Henkes pisze, czy pamięta pan fotografię czarno-białą, początek stanu wojennego, Warszawa, śnieg, kino Skarpa, na ulicy stoi czołg, a za nim Neon Apokalipsa, bo właśnie grano ten film. Bardzo kochałam fotografię Tadeusza Rolkę, którego miałem szczęście poznać. Wysyłam anioła, który będzie pana chronił na ulicach. To do pana jest. Pozdrawiam serdecznie. Życzę wystawy fotografii najlepszej galerii. Bardzo, bardzo dziękuję. To nie jest fotografia pana Rolkę, tylko pana Chrisa Nidentala. I nazywa się Czas Apokalipsy. Spod kina Moskwa. Aczkolwiek z drugiej strony, jak sobie pomyślałem, to co napisała pani Joanna, że myślałeś kiedyś o tym, żeby na przykład jakąś wystawę zdjęć zrobić, czy może w ten sposób też właśnie takie bardziej, bym powiedział, element malarski. Wiesz co, no a właśnie, bo to też jest drugi problem taki, że na przykład robisz, to trochę też jest, pamiętam, że któryś z takich mainstreamowych dziennikarzy nawet o tym mówił, że nawet nie ma szansy publikować w tym momencie reportaży, bo nikt tego nie chce, dlatego się wydaje książki z reportażami. I powstają też takie fotoksiążki, no jest bardzo dużo, chyba dwa lata temu, czy dwa lata temu Chris Rigamonti zrobił książkę o kresach, o pogromie, tam o tych problemach polsko-ukraińskich. I ta książka została najlepszą książką na świecie, fotoksiążką, tak, roku wtedy. Więc jak gdyby szukamy nisz, no na przykład ja jestem jednym z organizatorów czegoś takiego, co się nazywa Wojnowski Festiwal Fotografii. To jest jak gdyby tak dla nas, dla wielu fotografów, taki najczystsza forma przekazu, tak, bo wieś się nazywa Wojnowo i zbieramy tam około 400-500 zdjęć, które wieszamy ludziom na płotach we wsi. I to jest już kompletne wyjście z fotografią do ludzi, tak. Taką informacyjną, reporterską, różną, tak. Tutaj już właściwie jak gdyby to jest trochę na zasadzie wciskania im w oczy tego. Więc powstają tam jakieś inicjatywy, takie w sensie, żeby pokazywać te zdjęcia gdzieś, mimo wszystko, no jednak nawet, no, czy, inaczej powiem, ja teraz się praktycznie nie zajmuję fotografią reporterską czy jakimiś takimi rzeczami, tak, tylko się zajmuję raczej komercyjną fotografią, natomiast żeby mi odpoczęła głowa od robienia prezesów, zdjęć i jakichś okolicznościowych eventów, to robię właśnie tego typu rzeczy, tak? Jakieś projekty, które są czysto dziennikarskie, ale to wszystko ląduje w szufladzie, no. Joanna Maria Peżanowska jeszcze przy znakomity był też Eustachy Kossakowski, który pracował w Paryżu. Tak, to prawda. Ale wrócić chciałem do tych problemów stricte pracowniczych, bo one są jednak dla mnie kluczowe, chociaż też oglądam twoje fotografie, są bardzo fajne, może to musimy jakoś co, jakby je, że tak powiem, zagospodarować, jak je nagłośnić też chociażby przez organizatorki tych demonstracji, protestów, które są dość regularne. A jak oceniasz takie, może można powiedzieć, takie no trochę że tak powiem, trzeba delikatnie do tego pytania podejść pewnie, ale jak oceniasz solidarność w branży? Czy, bo wiadomo, że media się nienawidzą różne, tak? Nie wiem, tam nie wiem, Gazeta Wyborcza i TVP, tak? Tu żywa niechęć, czy ostatnio tam Suchanow nie wpuściła dziennikarzy TVP na konferencję, czy Gazety Polskiej. Jak to jest solidarność między fotoreporterami? Czy tu jest jakaś taka, że tak powiem, korporacyjna, czy korporacyjna to złe słowo, bo nie ma korporacji fotoreporterów, a są jednak korporacje medialne, ale czy jest jakaś solidarność w branży między fotoreporterami, że na przykład jeżeli, nie wiem, pobiją człowieka, który generalnie znany jest z tego, że na przykład sympatyzuje ze strajkiem kobiet, to opowiedzą się za nim również fotoreporterzy, no nie wiem, TVP? Zresztą tam akurat nie ma fotoreporterów, ale najlepszym przykładem jest relacja, która była przy zamknięciu Agaty z Wyborczej, tak, gdzie masa ludzi dookoła krzyczy, zostawcie ją, to jest dziennikarz, to jest fotoreporter. No, w najbliższym otoczeniu Agaty byli sami fotografowie. Także taka solidarność, że tak powiem,
chwilowa, to jest w zawodzie, natomiast nie ma jej patrząc na działanie długoterminowe. No to z tym jest problem, tak? Znaczy, tak jak jeszcze powiem, ponieważ to jest dosyć wolny zawód i praktycznie można fotografować wszystko od komunii po demonstrację, nie wiem, po wizyty prezydentów, to my jak gdyby też nie mamy problemu z tym, żeby pracować na kontraktach w firmach. Tylko my byśmy chcieli, żeby te kontrakty były jasne i nie jednostronne, tak? Bo w tej chwili to fotograf to jest jego archiwum de facto. To jest archiwum, z którego żyje, zdjęcia, które wszystkie zrobił. Jeżeli redakcje na przykład pozbawiają cię tego archiwum, to pozbawiają cię, nie wiem, 15, 10, 5 lat pracy, tak? No i lądujesz na rynku pracy praktycznie bez niczego, tak? Tak to byś mógł na przykład zabrać zdjęcia z redakcji i je wstawić, przypuśćmy, do agencji, żeby zarabiały, żebyś miał na przykład chwilę bezpiecznego jakiegoś tam finansowania, żebyś sobie mógł poszukać nowej pracy. A ty jesteś odcinany zupełnie od tego, tak? W sensie, ja wiem, że to może nie jest argument dla ludzi, którzy pracują jak gdyby w takich zwykłych, znaczy zwykłych, w innych zawodach, tak? No bo oni po prostu tracą pracę i lądują na bruku. Ale czyli rozumiem, że nie ma czegoś takiego, że na przykład twoje zdjęcia są gdzieś, nie wiem, dajmy na to, nie wiem, w gazecie.pl albo w TVP, czy w papie, czy gdziekolwiek indziej i na przykład ktoś to zdjęcie wykorzysta za 5 lat i ty wtedy będziesz miał z tego jakąś prowizję i nagle dostaniesz 5 tysięcy złotych, tak jak na przykład mają osoby, które książkę wydały. Tak, ja wydałem kilka książek, no i na przykład wydałem krytyczną książkę o papieżu 8 lat temu i teraz ona się znowu sprzedaje i jakieś tam pieniądze z tego dostaje. Nie jakieś gigantyczne, ale nie, paręset złotych może, tak? No po prostu to zależy od tego, jak podszedłeś do swojego zawodu, tak? Na przykład ja mam swoje całe archiwum od 97 roku, które jest moje. To są tylko moje zdjęcia, ja mam jak gdyby wszelkie prawa do nich i jak gdyby nie ma dyskusji, ale na przykład koledzy w papie, to jest dramat. Część ludzi, jeżeli wyjdzie stamtąd na przykład albo zostanie wyrzucona, to tego to akurat nie jestem pewien, czy mają jak gdyby płacone tantiemy, bo w agencjach prasowych jest tak, że masz na ogół 50 na 50, tak? Przy czym to też się teraz zmienia, bo oni uważają, że ponoszą większe koszty i tam jest na przykład 40% zdjęcia dla ciebie, a 60% za to, że masz trzymane na serwerach agencji, oni muszą płacić za prąd, za serwer i za takie rzeczy. No i efekt tego jest taki, że zdjęcie do internetu kosztuje 4,50, no. A chciałem wrócić, bo Więc, rozmawiam, ale skończ. no więc teraz sobie zestaw, nie wiem, znaczy niech Państwo sobie zestawią człowieka, który stoi między kordonem policji a manifestantów, może dostać w twarz gumową kulą, pałą, czymkolwiek innym i dostaje 4,50. A mówiłeś mi w pewnym momencie, bo rozmawialiśmy przed tym programem, nie po a konto tego programu, no tylko jestem związkowcem, więc też zachęcam fotoreporterów, żeby się uzwiązkowiali. O tym zaraz przejdziemy jeszcze do tego, co byś oczekiwał jako przedstawiciel branży. Ale mówiłeś mi, że kiedyś był pomysł, żeby stworzyć minimalne stawki dla fotoreporterów, i ponoć uznano, że to była jakaś zmowa cenowa. Ja się wtedy roześmiałem, bo pomyślałem, że no, ludzie walczą o swoje. No, podstawowe, no, pensje, tak, o jakieś elementarnie godne wynagrodzenia. Czy ten pomysł właśnie jakichś minimalnych stawek, on jest jakoś obecny, czy to jest generalnie tak, że jest tak, że tak powiem, totalny wolny rynek i on jest jakby coraz gorszy dla fotoreporterów? Jak to jest? Znaczy, u nas w branży jest chaos generalnie, tak? No nie ma żadnego, znaczy pomysły są, tylko to też musi być odzew mojego środowiska na to, tak? A to jest, wiesz, powiesz, no dobrze, to w takim razie ustalamy, wszyscy się zbieramy, ustalamy, że stawka minimalna to jest, przypuśćmy, 40 zł za zdjęcie, tak? No i przychodzisz do redakcji i mówisz, no naczelnemu, no dzisiaj masz mi płacić 40 zł na zdjęcie. A on ci mówi, no wiesz, stary, no jest pięciu na twoje miejsce. No ale To jest taki tego typu pomysł, rozmowa. żeby ustalić jakieś minimalne stawki, No brzmi tak, nieźle. tylko wiesz, tak, to brzmi nieźle, tylko to bardziej chodzi o to, żeby te stawki były egzekwowane. Jak my zrobimy stawki, a przypuśćmy, 10 chłopaków będzie je na mieście honorować, a drugich 20 nie, bo jako argument mają, wiesz, bo ja mam kredyt, no to wiesz, tych pięciu w końcu powie ty, no stary, no umawialiśmy się na coś, oni robią za 4,50 i mają cokolwiek, a ja nie mam nic, no. Chociaż to niestety jest taki argument, który pojawiał się też w ogóle zanim wprowadzono płacę minimalną dla kraju, też godzinową, co ja osobiście nawet walczyłem, żeby takowa była.
to zawsze się mówi, nie wprowadzajmy płacy minimalnej, bo to nie wiem, bo to zbankrutuje ileś firm i w ogóle nie ma sensu. Więc ja myślę, że to trzeba przekroczyć jakąś, nie wiem, barierę lęku, jakiegoś sporu środowiskowego, no bo ostatecznie jakieś minimalne standardy pracy, no by się wszystkim opłacały w jakiejś mierze. No, no ale posłuchaj, no, ja już chyba ci ten argument przytaczałem. No, masz, po mojej stronie masz gości, którzy jeżdżą na wojny, dostają pałami, wplątują się w różne niefajne historie, a nie potrafią się postawić naczelnemu. No, no to nie wiem, jakie dno trzeba osiągnąć, żeby zrozumieć pewne mechanizmy. Naprawdę nie wiem. Osa Rozdal pisze, kochani, zakładajcie stowarzyszenia, wstępujcie do związku, będą was rozgrywać właśnie takimi tekstami. Każdy nieraz słyszał, że zna swoje miejsce. No właśnie, tak to trochę wygląda, więc może podsumowując, bo musimy powoli kończyć. Jak myślisz, bo poza tym, że Szymon o tym wie, bo też rozmawialiśmy, ja jestem liderem związku, on jest pracownikiem, który chciałby zacząć coś robić, więc rozmawialiśmy o tym, żeby zacząć też tą branżę uzwiązkawiać i jako związkowiec, lider związkowy, wszystkich fotoreporterów, oczywiście i fotoreporterki zapraszam, więc jeżeli ktoś z nas tutaj ogląda fotoreporter, to zachęcam kontaktować się i ze mną, i z Szymonem. Natomiast jakie miałbyś też takie rekomendacje dla branży? Co myślisz, że warto byłoby zrobić, nawet jako taki pierwszy krok, no, żeby jakoś ośmielić też ludzi może? Wiesz co, ja się oczywiście posłużę przykładem, tak? Jedna z koleżanek, nie Polka, która pracowała w Polsce, wyjechała do Niemiec i tam przez pewien czas robiła zdjęcia. I to jej się wszystko fajnie grało, ciągnęło, sprzedawało i było super. I w pewnym momencie jak gdyby dochody spadły do zera. No i ona zaczęła przychodzić do tych redakcji i się pytać, słuchajcie, no ja tego nie rozumiem, no mam stawki niższe niż miasto, wysyłam wam zdjęcia, wy ich nie bierzecie. A facet z redakcji mówi, no tak, tylko ty nie jesteś w związku, a my mamy obowiązek brać zdjęcia od związkowców. Tak jest napisane prawo i tak to wygląda. I dopóki się nie zrzeszysz, nie dostaniesz ich legitymacji, nie zaczniesz honorować ich stawek, to nie masz szans na to, żebyśmy brali twoje zdjęcia, bo my po prostu łamiemy prawo. To jest jak gdyby takie marzenie, które bym chciał, żeby zostało w tym zawodzie osiągnięte, tak? Więc tutaj nasze marzenia są wspólne. Uzwiązkowić się i rzeczywiście respektować swoje prawa. Tutaj też ludzie piszą na naszym takim czacie resetu, że właśnie powinna być stawka minimalna jako granica bezpieczeństwa, że szok, wszędzie te cholerne śmieciówki, brak stabilizacji, więc ludzie myślę, że coraz bardziej zaczynają dostrzegać ten problem. Joanna też pisze, straszne, czyli fotoreporter nie ma z czego żyć, jeszcze dokłada do interesu, plus szansa bycia sponiewieranym przez policję, życzę siły i wytrwałości, to przeraża. No cóż, to ja cieszę się, że dzisiaj do mnie, że tak powiem, przyszedłeś na cudzysłowie, jesteśmy cały czas online, mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli też mieli okazję się spotykać nie tylko na demonstracjach, kiedy tobie grozi niebezpieczeństwo i mi właściwie też, ale też w tak zwanym realu. Natomiast myślę, że dobrze porozmawialiśmy, bo też widzę nawet tutaj po reakcjach naszych widzów, że nie znali tego problemu, a misją tego programu jest między innymi no, taka misja uświadomienia ludziom, że w Polsce ten rynek pracy dobrze nie wygląda. Myślę, że jak chodzi o fotoreporterów, to jest po prostu też część demokracji, żeby mieć fotoreporterów, którzy robią zdjęcia. No również w sytuacjach wojennych, więc tak jak powiedziałeś o tym, że część fotoreporterów nie boi się jechać na wojnę, a później boi się postawić prezesowi, to życzę też wszystkim fotoreporterom, żeby też no, przestali się bać wyrażać po prostu swoje no, interesy i cele, tak? Są też pracownikami, tak, a nie tylko fotoreporterami, więc myślę, że też muszą walczyć o swoje prawa i interesy. Więc bardzo, bardzo ci dziękuję za przyjście do programu. Ja również dziękuję. Mam jeszcze tylko jedną prośbę do Państwa. Jak korzystacie z zdjęć, to błagam, podpisujcie je nazwiskiem i imieniem. To jest bardzo ważne dla nas. Ja się też przyłączam. To jest uczciwe i to jest uczciwe no też po prostu z ciężkiej pracy. Na przykład tutaj mamy na ekranie, ci, którzy nas oglądają, Szymon Łaszewski jest podpisany. Są bardzo fajne zdjęcia, więc myślę, że dobrze było, żebyście wiedzieli, że to są zdjęcia Szymona, a ja też no, aż w związku z tym, że przyznam się, że większość z nich widzę po raz pierwszy, więc to są bardzo fajne pomysły, ale też może spróbujecie się zarekomendować, a może jakąś wystawę byśmy zrobili, pomyślimy. Super. No, bardzo ci dziękuję, a my robimy krócej. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu też. Dzięki. Mamy za.
Piotr Szumlewicz, czas na Związki Reset Obywatelski. No jak słyszeliście, są takie grupy w Polsce, o których prawach pracowniczych się bardzo niewiele mówi, które to zawody odgrywają dużą rolę, a pracownicy traktowani są nie najlepiej. Tak jak słuchałem pana Szymona po prostu, no wydaje mi się, że jakby coraz mniej się opłaca pracować w tej branży, a to jest rzeczywiście część demokracji po prostu. Teraz w tej minutowej przerwie przeglądałem sobie, co się dzieje. Na przykład Barbara Nowacka ogłosiła, że ma jakiś nowy filmik, przedstawiła go, który wskazuje na winę policji, można powiedzieć tak. No i to też prawdopodobnie jest rola pracy jakiegoś reportera, fotoreportera. Więc wydaje mi się, że gdyby nie właśnie fotoreporterzy, to o wielu rzeczach po prostu byśmy nie wiedzieli. A też muszę powiedzieć, nie wiem, czy macie podobne zdanie, oglądałem te zdjęcia, które tutaj z prawej części mojego ekranu się ukazywały i one są po prostu bardzo dobre, więc tak zacząłem się zastanawiać, że może jako związek zrobimy jakąś wystawę, no jeszcze się nad tym zastanowimy, natomiast myślę, że warto takie zdjęcia pokazywać, być może warto na przykład wydać album właśnie strajków kobiet, bo tam jest rzeczywiście wiele świetnych zdjęć, między innymi właśnie Szymona Łaszewskiego. No myślę, że warto o tym pomyśleć, a jest to dla mnie bulwersujące, że w czasie, kiedy władza staje się coraz bardziej brutalna, kiedy jest coraz więcej przemocy policji, no to redakcje płacą za zdjęcie na przykład 4,50 zł. No i chyba to nie jest dobre, kiedy właśnie patrzenie na ręce władzy jest śmieciowo opłacane i po prostu się nie opłaca. No, jeżeli taki człowiek Szymon Łaszewski mówił, że on większość tych zdjęć, nazwijmy to ideowych, to ma gdzieś w szufladzie, bo mało kto się nimi interesuje, też pokazuje chyba jakiś kryzys demokracji, no bo to są właściwie zdjęcia z perspektywy funkcjonowania no, społeczeństwa po prostu. To są ważne rzeczy. Czy tam BPH, swoją drogą, wina policji jest ewidentna. Policja nawet wypuściła swój filmik, na którym nic nie widać, to odnośnie Nowackiej. No, przyznam, że rzeczywiście te filmiki policji są dosyć groteskowe, bo ja też je oglądałem, tam dokładnie nic nie ma, tylko jakiś jeden wielki szum, który ma dowód, że policja jest niewinna, więc Bogumiła Król, 30 lat pracy, zdjęć tysiące, to ich wystawa byłaby interesująca. No pomyślimy o tym, jakby trudno mi teraz coś obiecać, ale rzeczywiście uważam, że to są bardzo fajne zdjęcia, warto by je jakoś wykorzystać, to jest dla nas ważne jako dla związku, my na przykład mieliśmy taką wystawę strajku w locie, nawet taki album jest. Też warto to przypominać, no to są też jakaś dokumentacja walk społecznych, kiedy zwycięstw, tak jak to by było w wypadku strajku w locie, dramatów, tragedii, ale też wielkiej radości, triumfu, więc myślę, że warto takie rzeczy dokumentować i jakoś nagłaśniać. Joanna Maria Perzanowska Henninges przypomina, że na przestrzeni ostatnich lat zostało zamordowanych wielu dziennikarzy i fotoreporterów. No i niestety to jest prawda, więc to też jest jeden z tych zawodów, które no można powiedzieć, że pracownicy tych zawodów są narażeni niekiedy nawet na śmierć w sytuacji konfliktu wojennego, a z całą pewnością na przykład na bycie potraktowanym gazem czy pałką nawet w takiej Polsce, tak? To ostatnio widzimy, że policja właściwie traktuje gaz jako taki zupełnie normalny środek, taki to w ogóle nie ma żadnego problemu. Robsonak 222, ile takich zdjęć za 4,50 trafi na stronę internetową w miesiącu, to jest jakaś masakra. No więc też mi się tak wydaje. Był właśnie pomysł Szymona, żeby stworzyć, który ja też mu sugerowałem i sugeruję, żeby stworzyć układ zbiorowy dla branży, gdzie byłyby określone minimalne stawki przede wszystkim, ale też myślę, jakaś higiena pracy, że tak powiem, no to jednak jest trochę bulwersujące, że większość redakcji nie bierze żadnej odpowiedzialności za fotoreporterów, że gdzie taki fotoreporter na demonstrację dostanie pałką po głowie, zniszczy mu się sprzęt i musi jeszcze sam za to płacić. No to tak kalkulując sobie, no to trochę się nie opłaca po prostu przychodzić na te szczególnie niebezpieczne demonstracje, a z nich de facto zdjęcia są najważniejsze, jak chodzi o kondycję demokracji, bo właśnie dzięki takiemu zdjęciu dzisiaj policja zmienia zdanie na przykład w sprawie Nowackiej i takich zdjęć z marszy tych protestów kobiet jest bardzo, bardzo dużo i duża ich część, no to są właśnie zdjęcia fotoreporterów. Więc myślę, że tutaj na pewno coś z tym trzeba zrobić, takich zawodów jest wiele. Ja osobiście ze swojej strony mogę zadeklarować i stąd między innymi właśnie Szymona Łaszewskiego dzisiaj zaprosiłem,
że ja bardzo zachęcam środowisku fotoreporterów, żeby do nas wstępowało do związku. Co prawda, bardzo trudno będzie zrobić związek branżowy, związek zakładowy, ponieważ no, co fotoreporter, to inna redakcja, przede wszystkim mają śmieciówki, tak, są na samozatrudnieniu. W związku z tym trudno by im było założyć związek zakładowy, no bo nie mają zakładu pracy. Natomiast myślimy o tym jako związkowa alternatywa, żeby zrobić związek branżowy i żebyśmy jako związek zawodowy właśnie bardzo ostro bronili ich interesów, na przykład przed rządem, samorządem, przed redakcjami największymi, tak, bo przecież PAP czy TVP to są de facto instytucje państwowe, żeby tam wymuszać pewne rozwiązania i żeby tam one dawały dobry przykład, już niezależnie od całej tej propagandy, która tam się leje dniami i nocami, no to żeby przynajmniej jak chodzi o przestrzeganie praw pracowniczych, no żeby wszystkich pracowników obowiązywały jednak pewne minimalne regulacje związane z wysokością płac, czy co szczególnie dzisiaj ważne, z BHP, no bo ci ludzie są rzeczywiście bardzo narażeni. Najlepsze zdjęcie jest zrobić wtedy, jak się wchodzi między protestujących i policję, no i wtedy można oczywiście oberwać, tak? Pani Joanna jeszcze pisze, że te fotografie są dokumentem i może powinni popierać fotoreporterów prawnicy. To znaczy ja myślę, że w ogóle powinna być znacznie większa solidarność między poszczególnymi branżami. My jako związkowa alternatywa walczymy o to, żeby rzeczywiście taka solidarność była i wszystkie związki nas zrzeszone zachęcamy, żeby nawzajem się wspierały, żeby było właśnie tak, że stewardesy za nauczycielami, a nauczyciele za stewardesami, tak jak wiemy na przykład, jak był strajk nauczycieli, czy wcześniej strajk w locie, to z tą solidarnością różnych grup zawodowych było różnie. Gdyby różne grupy zawodowe się dogadały i wspólnie protestowały, być może wtedy łatwiej byłoby osiągnąć sukces. Więc my jako związkowa alternatywa będziemy dążyć do tego, żeby koordynować działania różnych zrzeszonych u nas związków. Więc mogę powiedzieć w imieniu całego związku, że wspieramy fotoreporterów i będziemy walczyć o poprawę warunków ich pracy, o rozdział bez systemowych rozwiązań. Zdjęcie będzie warte 4,50 za człowiek, który je zrobił zero. No właśnie tu jest też problem, że to, co Szymon mówił, nawet często, nawet najgenialniejsze zdjęcie zrobione, bardzo często fotoreporterzy nie mają nawet prawa do żadnej prowizji, w związku z tym później nawet jeżeli to zdjęcie się rozchodzi, nie wiem, setki tysięcy udostępni, to autor zdjęcia nic z tego nie ma, ewentualnie jakaś agencja, która wykupiła od niego to zdjęcie z tymi prowizjami, często jest tak, że one są po prostu zerowe. Za kilka minut chciałem przejść do drugiej części, trzeciej części może naszego dzisiejszego programu, czyli do kwestii związanych stricte z prawem pracy. Ja wiem, że dla części z Was prawo pracy nie jest sexy, to jest taki obszar, no, który wymaga jakiejś wiedzy specjalistycznej, to jest abstrakcja. Otóż zapewniam Was, prawo pracy, szczególnie dzisiaj, nie jest abstrakcją. Prawo pracy jest rzeczą bardzo, bardzo ważną, szczególnie dzisiaj, bo prawa pracy dzisiaj są na masową skalę łamane i właśnie w tej audycji w czasie na związki chciałbym mówić o prawie pracy i mówić o Waszych prawach, dlatego za kilka minut Piotr Wocianowski, prawnik, będzie mówił właśnie o tym, jak dzisiaj bronić się przed bezprawiem na rynku pracy, przed nieuczciwymi pracodawcami. Będę chciał porozmawiać o kilku konkretnych sytuacjach pracowników, którzy mają kłopoty, więc jeżeli macie jakiekolwiek kłopoty w Waszych firmach, przedsiębiorstwach, instytucjach, to piszcie, a ja będę starał się w tej audycji odnosić do tego, co Wy piszecie, jakie macie problemy. Pani Joanna jeszcze pyta, co z prawami autorskimi. Z prawami autorskimi jest tak, że bardzo często jest tak, nie ma już z nami pana Szymona, ale ja wiem nawet jako autor książek kilku, między innymi Ojca Nieświętego o papieżu, jak to jest. No generalnie rzecz biorąc, autorzy często zrzekają się praw autorskich na rzecz wydawnictw, redakcji. No i się umawiają na jakieś warunki. W momencie, kiedy, tak jak mówił to nasz dzisiejszy gość, te warunki lecą na łeb, na szyję i niektórzy fotoreporterzy zgadzają się na strasznie śmieciowe warunki, no to cały rynek idzie w dół. Tak jak nie ma żadnych minimalnych standardów, to często jest tak, że na przykład fotoreporter ma dostać 4,50 za zdjęcie i przy okazji zrzec się wszelkich praw autorskich, tak, po prostu podpisać to, że zdjęcie przejmuje agencja, co sprawia, że on dostanie za zdjęcie 4,50, a później na przykład agencja to bierze, umieszcza w jakimś swoim katalogu i jeszcze sprzedaje innym podmiotom, na przykład mając tego zyski, nie wiem, 50 tysięcy. Takie sytuacje
się zdarzają. W związku z tym dlatego powiedziałem, że ważne byłyby jakieś takie minimalne standardy, żeby po prostu każdy fotoreporter wchodzący na rynek miał zapewnione jakieś podstawowe standardy pracy, tak, których dzisiaj nie ma. Chciałem jeszcze przez te ostatnie kilka minut wrócić do tego, co się w Polsce dzieje, też o tej ustawie o handlu w niedzielę. W pierwszej części programu mówiłem o tym, że ta ustawa, która obowiązuje, jest obowiązującym prawem, jest potwornie klerykalna i pod tym sprzeczna z konstytucją, że opiera się na przesłankach religijnych, odwołuje się bezpośrednio do Biblii i hipermarkety w niedzielę mają być zamknięte nawet nie dlatego, żeby pracownicy odpoczywali, tylko dlatego, żeby zgodnie z ustawą państwo mieli kontaktować się z Bogiem i żeby byli Bogu posłuszni. Moim zdaniem to jest bardzo zły argument. I w ogóle w świeckim deklaratywnie państwie to jest argument po prostu skandaliczny. Natomiast ta ustawa jest po prostu bardzo, bardzo zła. Ja się dziwię, że dotychczas również opozycja jej specjalnie nie punktuje. Więc podpowiadam opozycji, że nawet raporty Inspekcji Pracy pokazują, że ten zakaz handlu w niedzielę można bardzo łatwo ominąć. Czytam jeszcze z ustawy, bo ta ustawa jest takim bublem prawnym, że warto, żeby państwo wiedzieli, jaki poziom legislacji ma Prawo i Sprawiedliwość, więc czytam. Jest wyjątków od zakazu handlu w niedzielę ponad 30, w tym placówki handlowe, których przeważająca działalność polega na sprzedaży pamiątek lub dewocjonaliów. Pamiątek lub dewocjonaliów, czyli nie można sprzedawać kiełbasy i sera żółtego, ale dewocjonalia można. Jeszcze coś innego. Można nawet sprzedawać kiełbasę i ser, ale musi być przeważająca działalność dewocjonaliów. W związku z tym, jeżeli figurki Matki Boskiej i krzyżyki będą sprzedawane w punkcie, w kiosku i w tym samym kiosku będzie sprzedawana kiełbasa krakowska, to jeżeli krzyżyki będą stanowiły 70% obrotu, a kiełbasa 30%, wolno, kary nie będzie. Jeżeli natomiast klienci będą częściej kupować kiełbasę krakowską albo wsypki czy jakieś tam inne produkty, to wtedy już będzie kara. Więc 53% kiełbasy krakowskiej kara, 53% krzyży nie ma kary. No i to jest właśnie kapitan Stafford radzi, żeby na wszystko dać znak krzyża i zrobić kiełbasę krzyżową, tylko wtedy dla odmiany mógł być problem, bo jeżeli byśmy zrobili kiełbasę krzyżową, to by się mogło okazać, że wtedy obrażamy ustawę, obrażamy uczucia religijne i możemy na 2 lata iść do więzienia. Tu jest znowuż problem, że wtedy jest kpina ze świętości, chociaż moim zdaniem ta ustawa jest właściwie kpiną, bo czym się w gruncie rzeczy różni dewocjonalia, różnią się od innych towarów, dlaczego akurat dewocjonalia mają być sprzedawane. Kolejny przepis, placówki handlowe na dworcach mogą być otwarte, uwaga, w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych. Czyli co to znaczy? Co to znaczy bezpośrednia obsługa podróżnych? No i właśnie się różni eksperci zaczęli zastanawiać, że na przykład jeżeli jest zima, no to jak kupię sobie rękawiczki, no to powinno być legalne, więc nie będzie kary. Ale jeżeli już jest lato i kupię sobie rękawiczki, no to może być kara. Czy na bezpośrednią obsługę podróżnych na przykład można sobie majtki kupić? Trudno powiedzieć, no właśnie można zmienić majtki w podróży, więc być może kary nie będzie. Kiełbasę chyba na podróż można kupić. Można kupić kalosze. Pytanie, dokąd się jedzie. Więc to są jakieś też bardzo, bardzo dziwny przepis i chyba się to zmienia zakres produktów dopuszczalnych w zależności od pory roku. Dalej czytamy, że piekarnie, cukiernie, lodziarnie mogą być otwarte, ale znowuż mogą być wtedy, kiedy przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi. Czyli mogę sprzedawać ser żółty i wspomnianą kiełbasę krakowską w lodziarni, ale wtedy, kiedy przeważająca działalność nie będzie jej dotyczyła, czyli 60% lodów i ciastek, 40% kiełbasy przejdzie. 60% kiełbasy nie przejdzie.
No, Robsonak ma w sumie rację, kto kupuje rękawiczki w lato, ale pod tym względem wydaje mi się, że nie może być na przykład otwartych na dworcach, na przykład jakichś dużych sklepów z odzieżą, gdzie jest na przykład też część, że tak powiem, zimowa, no bo to rzeczywiście wtedy nie służy. Niezależnie od absurdalności moich zakupów, one są dopuszczalne, tak? Natomiast tutaj ustawa pokazuje, że jeżeli ja nie udowodnię tego, czy sprzedawca nie udowodni tego, że rękawiczki mogą się sprzedać w podróży, to może być po prostu kara. Więc to są tego typu rozwiązania. Jest tam też zapis dotyczący tego, że handel może być dopuszczalny tylko przez właścicieli. Tylko przez właścicieli. I to w ogóle wydaje mi się, że jest trochę bublem, bo ja muszę powiedzieć, że sam widziałem wielu niewłaścicieli. Bardzo często są oszustwa, a na dodatek jeszcze PiS później wpadł na pomysł, żeby w tych sklepach otwartych w niedzielę mogły rodziny sprzedawać. Rodziny właściciela, czyli niedziela dla Boga równa się, że może właściciel plus jego rodzina, czyli cała rodzina ma pracować tą niedzielę, która miała być na służbę Bogu przeznaczona, więc to są w ogóle jakieś strasznie, strasznie dziwne rozwiązania, które, tu nie chodzi nawet o to, że one są jakieś religianckie, czy są, brzmią jak część państwa wyznaniowego, tylko one są po prostu kompletnie bez sensu i to jest chyba w nich najbardziej bolesne, że nie ma tu żadnej w tym logiki i na dodatek kolejne zmiany w ustawie no idą w kierunku jej właściwie jeszcze bardziej pogarszania, tak jak ten pomysł, żeby rodziny mogły sprzedawać w niedzielę i co przyjdzie im kontrola inspekcji pracy i będę musiał dowodzić, że nie wiem, moja ciocia jest właścicielką. To są też jakieś bardzo, bardzo dziwne rozwiązania i moim zdaniem nieracjonalne, nielogiczne, dlatego my jako Związkowa Alternatywa wpadliśmy na pomysł, żeby jednak zostawić otwarte wszystkie sklepy, ale żeby był obowiązek płacenia 2,5 razy więcej właśnie za sklepy, za pracę w niedzielę, żeby po prostu ludzie mogli więcej zarabiać i wtedy naszym zdaniem rzeczywiście byłyby otwarte przede wszystkim duże sklepy, dlatego że w dużych sklepach już teraz za dni powszednie się płaci lepiej, więc wydaje mi się, że to byłoby po prostu lepsze rozwiązanie. Słuchajcie, zróbmy króciutką przerwę i przejdziemy do kwestii, tak jak powiedziałem, pomocy prawnej, a jeżeli ktoś z Was ma problem na rynku pracy, jeżeli ktoś jest wyzyskiwany przez pracodawcę, to piszcie, dzwońcie, postaram się Wam pomóc jako związkowiec, jako dziennikarz, też być może Wasz temat poruszy mnie na wizji i robimy króciusieńką przerwę. Zaraz wracam. I wracamy. Piotr Siemlewicz jest ze mną, Piotr Bocianowski, nasz prawnik, który tutaj radzi ludziom, jak sobie radzić prawnie w czasie epidemii. Witaj, Piotrze. Dobry wieczór Państwu, witaj, Piotrze.
Mamy dzisiaj kilka takich bardzo praktycznych spraw od naszych widzów, słuchaczy, pracowników, bo rzeczywiście mamy czas nietypowy, więc różne sytuacje się zdarzają. Często ludzie nagle są zwalniani z pracy. Zupełnie się tego nie spodziewali, ale przyszła epidemia, firmy bankrutują, część jest zwalniana, część pogarszają się warunki pracy. Więc pozwólcie, że dzisiaj porozmawiamy o kilku takich problemach, które mogą dotyczyć Was wszystkich, ale też zachęcam Państwa, żebyście też pisali o swoich sprawach, być może na przykład za tydzień, dwa je poruszymy. Więc zacznijmy od takiej sprawy. Już do mnie chyba kilka nawet osób pisało w tego typu kwestii. Mianowicie pracownik ma umowę na czas określony, pracodawca postanawia ją wypowiedzieć i pracownik się mnie pyta, czy jak pójdzie na zwolnienie w czasie wypowiedzenia, to będzie jeszcze dostawał jakieś środki od pracodawcy lub od państwa po zakończeniu okresu wypowiedzenia. Czyli ma okres wypowiedzenia, na przykład on trwa miesiąc, rozchorowuje się, rozumiem, że jest, że tak powiem, realnie chory, czy jeżeli on ma to zwolnienie na przykład na 2 miesiące, to będzie jeszcze na przykład od ZUS-u coś dostawać, czy po prostu wraz z końcem umowy kończą mu się jakiekolwiek świadczenia? To może zacznę od takiego wątku, czy wprowadzenia istotnego, bo tak jak ukrywam, że te pytania dostałem przed problemem od Ciebie i warto zawsze przypomnieć, czym się różni wypowiedzenie umowy na czas określony i nieokreślony. Pamiętajmy, że przy umowie na czas określony pracodawca tego wypowiedzenia nie uzasadnia, bo nie ma takiego obowiązku. Ale tu jest bardzo ważna uwaga, to też często klienci mnie pytają, no tak, ale jeżeli są w firmie redukcje, zwolnienia grupowe, też zwolnienia indywidualne z przyczyn dotyczących pracowników, ja mam umowę na czas określony i dostałam to wypowiedzenie, ale ja wiem, że to jest z powodu tej restrukturyzacji, likwidacji stanowisk, to czy należy mi się odprawa. I tutaj, jeżeli to jest pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, to stosuje się do niego tak zwaną ustawę o zwolnieniu grupowym. Jeżeli ten pracownik jest w puli zwolnień grupowych, nawet jest zwolnienie indywidualne z przyczyn dotyczących pracodawcy, czyli redukcja, likwidacja stanowiska, to ta odprawa się powinna należeć, powinna być wypłacona. Więc pracownik, jeżeli ma taką informację, to powinien o tą odprawę się upomnieć. To jest jedna kwestia. No i zasiłek chorobowy. Trzeba pamiętać, że tutaj ten zasiłek co do zasady może przysługiwać. Taką właściwą ustawą, regulacją, która podpowiada nam, jak, czy otrzymamy, czy nie otrzymamy, no to jest ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby macierzyństwa i artykuł 7. I tam są wskazane ogólne warunki, kiedy my taki zasiłek możemy uzyskiwać nawet po tym, jak zostaliśmy zwolnieni, czy jakby nawet po tym, jak nasz ubezpieczenie, podstawa ubezpieczenia chorobowego wygasła. No, zgodnie z tym przepisem, artykułem 7, ten zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego. Punkt drugi, nie później w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego w razie choroby zakaźnej, który okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby. Więc odnosząc się do pytania słuchacza, jest tu możliwość uzyskania takiego zasiłku oczywiście, ale to nic się nie dzieje bez jakby samo siebie, tak? Pracownik, który po ustaniu stosunku pracy zachorował i cały czas choruje i posiada zaświadczenie o niezdolności do wykonywania pracy, powinien złożyć odpowiednie dokumenty w oddziale ZUS, właściwym dla miejsca zamieszkania. ZUS nie wypłaca tych świadczeń z urzędu. I tutaj tak ogólnie, no, jakie dokumenty się składa, jeżeli się zachorowało po ustaniu tego ubezpieczenia, no to wniosek o zasiłek chorobowy na druku ZAS 53 lub wniosek w innej formie, który powinien zawierać imię i nazwisko, adres, okres niezdolności do pracy, jeżeli pracownik ma te dane, także serię, numer wystawionego zaświadczenia lekarskiego, informacje, czy ta niezdolność została spowodowana wypadkiem w drodze lub z pracy, do pracy, wypadkiem, czy też wypadkiem przy pracy, chorobą zawodową.
jeżeli wydruk zaświadczenia lekarskiego EDZLA, jeżeli otrzymano go od lekarza. Więc to trzeba pamiętać, że nawet pracownik, który już nie jest pracownikiem, ale te powiedzmy ciągłość, czy te okresy, o których mówiłem, zachorowanie występuje po ustaniu stosunku pracy i to jest zachowane, to też otrzyma taki zasiłek. O tym trzeba pamiętać, trzeba tego pilnować i wniosek do ZUS-u na pewno złożyć. No oczywiście to tak ogólnie, bo są pewne wyłączenia dotyczące tego przypadku. To jest między innymi artykuł 13, który wskazuje, że zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstaje w czasie ubezpieczenia chorobowego. Czyli tak jak tutaj, to jak i z tytułu niezdolności do pracy powstaje po ustaniu tytułu ubezpieczenia, nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy między innymi ma ustalone prawo do emerytury, renty niezdolności do pracy, jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, czy też się wskazuje na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, jak również, jeżeli ta osoba kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową, gdzie ma inny tytuł do ubezpieczenia. Czyli są pewne wyjątki. Na pewno w takich przypadkach sugerowany jest bezpośredni kontakt tego pracownika ze swoim oddziałem ZUS, czy też mailowy, czy spróbować się dozwonić, co teraz jest ciężkie, ale mailowy, i zadać pytanie o ten zasiłek, jak również w kadrach u pracodawcy, wprost dowiedzieć się po prostu, jakie dokumenty potrzebuje, jak to załatwić. I być tutaj aktywny, bo o co, tak jak wspominałem, to nie jest tak, że kończy się praca, a choroba trwa i jesteśmy bez środków do życia, zasiłek chorobowy, no w tych określonych przypadkach może być wypłacony, należy tego pilnować. Czyli jakieś szanse są. Druga sprawa związana de facto też z chorobą, takie dzisiaj tematy chorobowe, no bo też dużo ludzi choruje skądinąd. Bardzo Państwa przepraszamy, mamy pewne kłopoty techniczne, zapraszam na króciutką przerwę, zadzwonię do Piotra i postaramy się coś zaradzić. Zdawają się awarie, mi teraz też przed chwilą na 45 sekund, nie wiem dlaczego wysiadł internet, może jakiś zły pracodawca chciał mnie rozłączyć, ale nie łamiemy się, jednak ciągniemy dalej sprawy związane z łamaniem praw pracowniczych.
Słyszysz mnie, Piotrze? Tak, ja cię słyszę. Okej, to wracam do tematu. Chodzi o pracownika, który od ponad 20 lat pracuje w pracy, uległ wypadkowi ciężkiemu dosyć, trafił do szpitala, dostał zwolnienie na okres rehabilitacji pół roku i wkrótce później został od pracodawcy zwolniony. Pracodawca przywołuje artykuł 53 kodeksu pracy. Czy w takiej sytuacji pracownik może coś zrobić? Czy pracodawca mógł go zwolnić? I generalnie rzecz biorąc, jeżeli iść do sądu pracy, to jaką przyjąć strategię? Czy da się tutaj coś zrobić, czy pracownik ma rację, jeżeli chciałby wrócić do pracy? To jest taki szczególny tryb rozwiązania umowy o pracę. Tak naprawdę związany z długą nieobecnością pracownika skutkującą chorobą i okresem świadczenia rehabilitacyjnego dla pracownika. Tak naprawdę przy ocenie tej sytuacji, no nie znamy szczegółów, ale należy sprawdzić, czy są spełnione przesłanki z artykułu 53 kodeksu pracy. Dokładnie to jest artykuł 53, paragraf 1, punkt 1, litera B kodeksu pracy i tam muszą być spełnione łącznie warunki. To znaczy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, że niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy. Lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Także tutaj trzeba o tym pamiętać, że ten przepis istnieje i może mieć zastosowanie. Za pozostały okres niezdolności do pracy z powodu choroby przysługuje co do zasady zasiłek chorobowy, który trwa nie dłużej niż 182 dni z powodu danej jednej choroby. Tak? A jeżeli niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą występującą w trakcie ciąży, chorobą, no to nie dłużej niż 270 dni. I to chodzi o jedną chorobę, chodzi o ciąg dotyczący jednej choroby. Jeżeli na przykład pracownik wyczerpuje do 182 dni z powodu choroby związanej z kręgosłupem, a później uzyskuje zwolnienie lekarskie na inną chorobę i jest tutaj powiedzmy jeden dzień przerwy między jednym zachorowaniem a drugim, no to ten czas jakby ze 182 dni się rozpoczyna na nowo i jest wypłacany ze siebie. Oczywiście to nie mogła być taka sama choroba. No, w tym przypadku to widzę, że pracownik był z powodu jednej choroby niezdolny do pracy, wyczerpał się te 182 dni zasiłku, otrzymał świadczenie rehabilitacyjne, no i pracodawca użył artykułu 53, uznaje, że te przesłanki są spełnione. Należy pamiętać, że tutaj są pewne niuanse przy tym przepisie, które pracownik może wykorzystać, jeżeli uważa, że te warunki nie zostały spełnione. Aby rozwiązać umowę w tym trybie, na pewno musi upłynąć okres ochronny, ale pracownik musi być nadal niezdolny do pracy. Jeżeli powiedzmy pracodawca ma wątpliwości, czy jest niezdolny, czy nie, to może skierować pracownika na badania, ale to ciężar dowodowy pracodawcy, żeby wykazać, że pracownik nadal jest niezdolny do pracy. No bo jeżeli pracownik, powiedzmy, po upływie tego czasu, o którym mówimy, po upływie tego 3 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego, wcześniej 182 dni, 2 dnia, stawia się do pracy, jest zdolny do pracy, no to pracodawca nie może stosować tego przepisu. Jeżeli, tak jak mówiłem, ciężar udowodnienia ewentualnie, że nadal jest niezdolny, no to jest po stronie pracodawcy, więc jeżeli on się stawia, no to może wysłać go do lekarza medycyny pracy celem zbadania tak zdolności. Jeżeli jednak to pracownik jest zdolny do pracy, to tego nie można stosować. Więc to pracodawca według Sądu Najwyższego musi sprawdzić, czy pracownik jest nadal niezdolny, czy nie. Pamiętać trzeba, że dopóki pracownik pobiera tą zasiłek chorobowy, no to zwolnić go w tym trybie nie można. Tam jest mowa o wyczerpaniu zasiłku, wynagrodzenia chorobowego i zasiłku, tak? Oraz tego świadczenia rehabilitacyjnego. No i tak jak mówiłem, gdy się stawi pracownik do pracy i wykonuje pracę, to już ten przepis nie może być stosowany. No w tym przepis ten jest no niestety taki dosyć rygorystyczny dla pracowników. Trudno jest go kwestionować w sądzie pracy.
Dlatego, że te przesłanki są zero-jedynkowe tak naprawdę, czyli wyczerpanie z tych 182 dni, później świadczenie rehabilitacyjne, co najmniej 3 miesiące i później trwająca dalej niezdolność do pracy. Tutaj nie ma przyczyn, które można kwestionować, to jest po prostu ocena spełnienia tych okresów czasu. Co jest ważne, pracodawca może rozwiązać umowę w tym trybie, ale nie musi. Z mojej praktyki wynika, że niektórzy pracodawcy, skoro powiedzmy to jest zasiłek wypłacany, zasiłek lub świadczenie rehabilitacyjne wypłacane przez ZUS, to stwierdzili, że nie będą rozwiązywać umowy z pracownikiem, na przykład chodzi o pracownika chorego na onkologicznie. Pracodawca zdecydował się z uwagi na jakieś względy, powiedzmy, humanitarne zasady współżycia społecznego, zdecydował się nie rozwiązywać tej umowy i pozwoli, żeby ten pracownik miał dłuższe to świadczenie rehabilitacyjne, z tego co pamiętam maksymalne, to chyba był wtedy rok, jeżeli dobrze pamiętam. Więc ten stan tolerował, tak. No, pracownik powinien pamiętać, licząc dni niezdolności do pracy, że istnieje ten przepis, że może być zwolniony i tu okres wypowiedzenia nie obowiązuje, bo to jest ze skutkiem natychmiastowe z chwilą doręczenia tego oświadczenia. Więc... Ale rozumiem, że przez te pół roku nie powinien zwalniać pracodawca, bo ja zrozumiałem tak, że pracownik został zwolniony jakby szybciej, to znaczy, że był wypadek, trafił pracownik na rehabilitację, jakby w czasie tej rehabilitacji został zwolniony. Znaczy ja myślę, że to było tak, że najpierw był niezdolny do pracy, było zwykłe zwolnienie lekarskie, ono się wyczerpało, czyli 182 dni i później pracownik dostał świadczenie rehabilitacyjne na 6 miesięcy. Minęło 3 miesiące, no i dostał pocztą listem poleconym 53, no bo jest niezdolny do pracy, bo jeszcze ma 3 miesięczne świadczenie rehabilitacyjne. Więc pewnie to był taki przypadek. No i tak naprawdę pracownicy powinni być tutaj doinformowani i pamiętać o tym przepisie. To znaczy, że tak, że w nieskończoność na zwolnieniu lekarskim nie mogę być, tak? Z powodu tej samej choroby, bo to jest mowa o wyczerpaniu. No i oczywiście w przypadku starania się o świadczenie rehabilitacyjne, no to też, jak dobrze pamiętam, pewne dokumenty wypełnia pracodawca i trzeba się dogadywać w kadrach, czy chcemy po zwolnieniu lekarskim świadczenie rehabilitacyjne, czy nie. I jest takie orzecznictwo, które mówi, że jak pracodawca ma informację, że pracownik stara się o to świadczenie rehabilitacyjne, to też nie za bardzo może zwolnić, bo jest ryzyko, bo często jest przyznawane wstecznie. Czyli po miesiącach, dwóch wstecznie. No jeżeli ma przyznane, a pracodawca rozwiązał w tym okresie 53 i na przykład nie minęły te 3 miesiące, no to jest błąd formalny uprawniający pracownika do na przykład żądania przywrócenia do pracy. Więc dlatego, jeżeli upływa nam te 182 dni, to niektóre kadry pytają pracownika, czy będzie się starał o świadczenie rehabilitacyjne, czy z tym mieć informacje. No bo jak otrzyma wstecznie, no to złożyliśmy już oświadczenie z 53, no to jest błąd. Że tak to wygląda z punktu widzenia kodeksu pracy. Mhm. Kolejna sprawa związana właśnie z tymi okresami, bo ja tutaj zadaję też Ci pytania, żeby ludzie byli wrażliwi na to, co podpisują i w jakich terminach różne rzeczy robią w miejscu pracy, bo to często jest kluczowe, jak chodzi o zachowanie przez nich pracy w ogóle. Sprawa kolejna. Pracodawca przedstawił pracownicy wypowiedzenie zmieniające, w ramach którego przechodzi ona na pół etatu i również pół pensji ma dostawać. Zgodnie z wypowiedzeniem od 1 marca, czyli za 3 miesiące, pracownica miałaby pracować na pół etatu i w razie nieprzyjęcia wypowiedzenia miałoby się w ogóle rozwiązać jej stosunek pracy 28 lutego, no czyli właśnie po 3 miesiącach. Pracownica nie przyjęła tego wypowiedzenia zmieniającego, natomiast zgłosiła się do mnie i zadzwoniła, mówiąc, że na jej terenie zakładu działa organizacja związkowa, do której zresztą należy i pracodawca w ogóle tego wypowiedzenia zmieniającego nie konsultował tą organizacją związkową. Tak uznał jakby, że nie jest to potrzebne. Według mojej wiedzy generalnie pracodawca taką konsultację powinien odbyć, znaczy wysłać zapytanie. I teraz tak, co ona powinna teraz zrobić? Czy brak konsultacji z tym związkiem, to znaczy brak zapytania do związku, czy ona należy do niego, czy na przykład nie jest chroniona, sprawia, że to wypowiedzenie jest wadliwe, i pracownica może w jakimś momencie powiedzieć sorry panie pracodawco czy pani, ale zostało to nieprawidłowo zrobione, więc nie może mnie pan, pani dzwonić przynajmniej przez jakiś czas. Więc ona powinna zrobić, żeby na przykład jeszcze trochę, że tak powiem, pobyć dłużej na tej umowie na czas nieokreślony, czy może jakoś wykazać pracodawcy, że on po prostu nieprawidłowo ją
zmieniły, wręczył to wypowiedzenie zmieniające, jak to jest, co ona powinna zrobić? No przede wszystkim zacznijmy od tego, że każde wypowiedzenie zmieniające to nie zawierało pouczenia o odwołaniu się do sądu pracy. W ciągu 21 dni od doręczenia jej wypowiedzenia. I pewnie zakładam z tego, co tutaj jest mowa, no to skoro nie przyjęła tych warunków, minął możliwe, że połowę okresu wypowiedzenia, że miała 3-miesięczne, również minął ten czas na odwołanie się do sądu pracy. A byłaby tu pewna szansa powalczenia w sądzie, tłumaczę dlaczego. Bo zgodnie z artykułem 42 Kodeksu Pracy, do wypowiedzeń zmieniających stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniach definitywnych, w tym artykuł 38. No i co w tym artykule 38? Tam jest wskazanie, że o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Czyli pracodawca ma obowiązek skonsultowania tego wypowiedzenia zmieniającego z tą organizacją. Jeżeli tego nie zrobi, to jest błąd formalny uzasadniający roszczenie tej pracownicy, na przykład o odszkodowanie z tytułu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę, no bo tutaj problem polega na tym, że jak nie przyjęła, już nie jest pracownikiem, złożyła oświadczenie, że się nie zgadza, no to de facto przysługuje jej odszkodowanie dotyczące bezprawnego wypowiedzenia zmieniającego. No pytanie, czy się zmieściła w tym terminie 21 dni. Jest taka instytucja, jest nie wynikająca z kodeksu pracy, to jest wniosek o przywrócenie tego terminu. Może tu być takie uzasadnienie, że się dowiedziała, że tej konsultacji nie było już po fakcie. Więc może po prostu złożyć pozew do sądu pracy wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu i podjąć próbę, no jakby, żeby to postępowanie przed sądem pracy jednak ruszyło i sąd pracy uznał, że to wniosek o przywrócenie terminu jest zasadny. Więc to można by spróbować. No, my zresztą nie znamy konkretnych okoliczności sprawy i faktów, no, ale zawsze pracodawca, czy pracownik ma tu szansę jakiegoś podjęcia działania. No, ten artykuł o przywróceniu to jest 260, między innymi 5 kodeksu pracy. Jeżeli pracownik nie dokonał bez swej winy w terminie 21 dni odwołanie się do sądu pracy. Sąd pracy na jego wniosek postanowi przywrócić uchybiony termin. Uważny wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. No i trzeba uprawdopodobnić, więc jest mało czasu, tak, od dowiedzenia się przez tą pracownicę, że brak jest konsultacji, jest brak formalny wypowiedzenia zmieniającego, no to powinna ona w terminie 7 dni złożyć do sądu pracy wniosek o przywrócenie terminu nie wraz z pozwem. Ale, bo jedna uwaga jeszcze, bo z tego co ja wiem, to te 21 dni jeszcze nie minęło. W związku z tym ona mogłaby iść do sądu, tylko czy nie byłoby z jej strony rozsądne, bo ludzie wiadomo, sądów się trochę boją, a gdyby ona na przykład w 19 dniu powiedziała pracodawcy, drogi panie prezesie, pan się pomylił, tak? Nie dotrzymał pan terminu, proszę uruchomić procedurę od nowa. To czy to wtedy miałoby jakikolwiek sens formalny, to czy i tak musiałaby iść do sądu? No wiesz, pytanie, czy pan prezes nie odpowiedział, to przemyślę sprawę i wrócę do ciebie za tydzień, tak, jak już minie ci termin. Ja w takiej sytuacji doradzam klientów, wnieść cokolwiek do sądu pracy, 2-3 strony uzasadnienia ze skazaniem tej sytuacji, najwyżej do sądu pracy cofniesz. Zanim sądy pracy niestety są tak obłożone, że te terminy w sądach pracy są bardzo odległe. Teraz termin między rozprawami Warszawy to może być 7-6 miesięcy. Więc zanim ten pozew będzie doręczony, to mogą się dogadać i ona może ten pozew cofnąć. Ja jestem zwolennikiem godowego zakończenia spraw przed sądem pracy z uwagi na to, że to jest po pierwsze spór dla cierpliwych i odpornych psychicznie, no bo sprawa trwająca 7 lat no może wpłynąć na zdrowie człowieka, a lepsza jest ugoda niż rzeczywiście szarpanie się tutaj wieloletnie. Więc ja tak, to jest dobry pomysł, żeby się zwrócić, ale ja ze stronności bym ten termin zachował zawsze. Złożył po prostu cokolwiek do sądu pracy, najwyżej się to cofnie, tak?
Czyli najlepiej w ciągu tych 21 dni się zmieścić i później ewentualnie wykazać prezesowi, żeby przegrał w sądzie pracy. Tak, po prostu zaproponować ugodę i nie mówić, że jak się dogadamy, to wniosę, no bo to moim zdaniem jest nie bardzo zgodne z kodeksem karnym, nawet są jakieś groźby wszczęcia postępowania. A raczej, panie prezesie, jest taki błąd, rozumiem, dogadajmy się, porozmawiajmy. Mhm. Dobra, to jeszcze mamy 3 minuty, więc może przynajmniej zacznijmy temat jeszcze jeden, bo zgłosił się do mnie pracownik, który powiedział, że pracodawca do niego w środku roku się zwrócił z branży gastronomicznej, żeby on przyszedł do pracy w środku roku z dnia na dzień. On do pracy przyszedł zresztą, ale tak sobie pomyślałem, co by się stało, gdyby odmówił albo gdyby nie odebrał telefonu. Jak to jest z tym przerywaniem urlopów? No bo jakby zgodnie z kodeksem pracy sam sobie jednak wybieram czas urlopu, no ale jeżeli pracodawca się uprze, żebym jednak w sytuacji nadzwyczajnej przyszedł, to co wtedy się stanie, jak ja odmówię albo nie odbiorę telefonu? Jak to wygląda? No to jest dosyć złożony problem. Zacznę od tego, czy może i skąd to wynika. Może, ale są określone przesłanki. To jest artykuł 167 kodeksu pracy, który wskazuje, że można odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecność w zakładzie pracy wymaga okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. I co jest ważne, pracodawca ma obowiązek poniesienia przez pracownika kosztów związanych z bezpośrednim odwołaniem go z urlopu. Więc pracodawca musi wykazać dwie przesłanki: nieprzewidziane okoliczności i konieczność obecności danego pracownika w pracy. Jakie to są nieprzewidziane okoliczności? Na przykład awaria urządzeń, które obsługuje ten pracownik, ma uprawnienia. Jakaś kontrola, która dotyczy stanowiska pracownika, nie wiem, to jest kierownik budowy, przychodzi powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, jest kontrola, pracownik musi wracać, no bo on jest kierownikiem budowy. Może też być, była taka sprawa radcy prawnego zatrudnionego na etat, gdzie przesunięto termin rozprawy ważnej sprawy dla pracodawcy, no i go wezwano, no i sąd uznał, że to jest uzasadnione, że powinien się stawić. I co jest istotne, pracownik jest zobowiązany w takim przypadku podporządkować się decyzji pracodawcy i niestawienie się w pracy może powodować konsekwencje włącznie z rozwiązaniem umowy na podstawie artykułu 52 kodeksu pracy, czyli zwolnienie dyscyplinarne z powagi na ciężkie naruszenie obowiązków. Co jest jeszcze istotne, pracodawcy, przepisy nie wymagają jakiejś szczególnej formy wezwania, więc może to być telefon, może to być SMS, ale musi być warunek spełniony. To oświadczenie musi być złożone w takiej formie, że dotarło do pracownika, tak? Więc jeżeli pracodawca jakoś nie udowodni tego, że zostało to złożone skutecznie, no to też trudno czynić zarzut pracownikowi, że miał wiedzieć o tym, że jest wezwany. I to musi być jednoznaczne wezwanie. Pracownik nie ma obowiązku tutaj odczytywania intencji pracodawców w jakiś sposób konkludentny. Na przykład, że uzyskał w trakcie rozmowy telefonicznej ogólną informację, że ma być potrzebny w pracy, no ale dlaczego, po co, dlaczego on, no to powinno być uzasadnione. No to jest pewien problem, o którym wspomniałeś, no pytanie, czy na urlopie wypoczynkowym, który służy do regeneracji sił pracownika, ma odbierać telefon od szefa, no ale jeżeli ma sam włączony telefon służbowy, przychodzą SMS-y i jest jakieś potwierdzenie tego, że on to przeczytał, no to jednak się powinien skontaktować z zakładem pracy, żeby później nie ponieść tego konsekwencji. No i dlaczego kodeks pracy ogranicza te wezwania? No ogranicza z uwagi na to, że trzeba ponieść koszty takiego odwołania. No jeżeli pracownik poniósł z góry jakieś koszty, czyli zapłacił za pobyt w hotelu czy pensjonacie, czy wyjazd zagraniczny na 2 tygodnie, a musi wracać w środku, no to pracodawca zobowiązany jest te koszty zwrócić. Też jeżeli musi przebukować, złe słowo, niepolskie, zmienić termin przylotu do Polski, to też pracodawca ma obowiązek ponieść te koszty. No orzecznictwo jest tu dosyć bogate, no bo przyjmuje się na przykład, że koszty jakichś imprez kulturalnych, biletów, które nie da się już zwrócić, to też pracodawca
powinien ponieść koszty tych biletów, że pracownik nie mógł wrzucić tych biletów, nie skorzystał. A jeszcze takie jedno pytanie uzupełniające właściwie. Wyobraźmy sobie, że pracodawca jakby sprowadza pracownika do pracy, na przykład w środku urlopu. Pracownik jest wkurzony, bo uważa, że nic się strasznego nie zdarzyło. Pracodawca mówi, słuchaj, przyjeżdżaj, bo cię zwolnię. Pracownik jednak przyjeżdża, nawet tamten mu pokrywa te koszty urlopu, ale mu niszczy urlop i później się okazuje, że na przykład to był przejaw mobbingu, bo w ogóle pracodawca wcale nie musiał go przywracać. No to wtedy pracownik może wpłacić do sądu i walczyć o odszkodowanie, jak to jest? No, trzeba pamiętać przede wszystkim, że te takie zasady mówiące o zwrocie tych kosztów, powiedzmy proporcjonalnej, kosztów rzeczywistych, no nie dotyczą, gdy to nie dotyczą sytuacji, gdy to odwołanie jest niezgodne z kodeksem pracy, czy nie ma przesłanek żadnych, żeby go wezwać i się to później okazało. Tutaj pracownik, jeżeli to jest niezgodne z kodeksem pracy, ma możliwość domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych. Tu się stosuje odpowiednio kodeks cywilny przez artykuł 300 kodeksu pracy, artykuł 47 kodeksu cywilnego i może wnosić o szkodę rzeczywistą, czyli koszty poniósł, jakie poniósł, ale to jest utracone korzyści. Może się rozważyć kwestię zadośćuczynienia, tak, za jakiś stres związany z tym odwołaniem. Więc ma możliwość, no jeżeli został zwolniony, znaczy tu jest przypadek, gdy on wykonał to polecenie, ale ma możliwość wniesienia roszczeń w pełnym zakresie, w pełnej szkodzie, jeżeli uzna, że że pracodawca tych warunków, tych przesłanek w kodeksie pracy nie spełnił. Więc to się potwierdza wprost i w komentarzach i orzecznictwie. Dobra, musimy kończyć, ale wreszcie jakiś optymistyczny element na zakończenie. O coś ten pracownik... Zawsze próbuję coś znaleźć na koniec. Może się bić. Bardzo Ci Piotrze dziękuję. A ja zachęcam Państwa, żebyście też pisali o swoich problemach, bo ten program jest między innymi po to, żeby Wam pomagać. A ja Wam bardzo dziękuję. Słyszymy się i widzimy za tydzień. Bardzo Wam dziękuję.